ciebie, tak. No ale wszyscy mówią, że zrobiłeś ze mnie pruszcie takiego szlachetnego faceta. Tak, wydobyłem sobie z ciebie to, co najlepsze. Ja to już po co się kłaniam, to składam... Jak żyjesz? Aha. To? Teatrze Wielkim. A ja już o Sarcie, klaseczko się chodzę. Pomaga mi ta laseczka, zwłaszcza no bo pewnie, tak samochodem jeżdżę ja rzadko. Dziwię, tak, ale ja mało ochotę, ja jeżdżę z transportem. Laseczką ja zastukam, to wszyscy się zrywają u siebie i robią miejsce. Ja jeżdżę samochodem. Nie, ja tylko jeżdżę, prócz ciebie, na działkę i z powrotem. A po Łodzi, prócz ciebie, to jest zresztą łódź straszna do jazdy, prócz ciebie, samochodem. Ale formalnie, to jest już kultem polskim. Jak zrobiono tą pierwszą... A co tam u Jasia słychać, prócz ciebie? Myślałem, że go też spotkam dzisiaj. Poruje. Poruje? Co to macie? Ciężko z domu, z domu wychodzić. Podobno mieliśmy ciężko. Pomogę. Aha. Na wszyscy niedzielę. Na rzecz. Na później jak wyjdę. To jest dziwne, bo to tak zawsze mnie przeciwnika. Pisze. Jest przecież młodszy. Pan Ignacego Daszyńskiego. 3 lata. No to co to jest? Nie, że co to ja już wreszcie nie wierzę. Jeszcze 2 lata i 90 będę miał. Trzeba by pomyśleć o jakiejś rekompensacji. To daję sobie, to daję. Nie, wiesz, ja znam jego biografię, więc... Nie uciekł. 87 już kończę. Już 3 lata. Tu mamy partnerstwa. 27 lat. Co to wygląda? Jeden rok. A państwa centralne generalnie to przeszło z widzenia. Tak, się Tadeusz? No. A za ja ci powiem, ja chyba dopiero... Chłoniłem mu się, ale to ja mu się nie reaguje. Został z podmiesięczną armię? Wiesz, są dwa muzea. Jest to Muzeum Sztuki. No i tam jest taki dyrektor, który od was z Krakowa przyszedł. No wyczynia z siebie rzeczy. Ostatnia wystawa teraz, jaką zrobił, to zakupili chyba 1500 piłek, takich nieramuchanych, kolorowych. Podobnież cały personel przez 2 miesiące pompował te piłki, prócz siebie, wiesz, i te piłki będą rozrzucone, prócz siebie, wiesz, na salach, takie różne kolorowe. Takie imprezy, prócz siebie. No i oprócz tego było to Muzeum Miasta Łodzi, prócz siebie, które prowadził taki rozsądny facet, prócz siebie, poprzedniego okresu. I było to muzeum taką równowagą, prócz siebie, wiesz, dla tamtego. Przeszedł na emeryturę, została jego zastępczyni. Ma ambicje, prócz siebie, zrobić muzeum nowoczesne. Szanowni Państwo, powoli byśmy rozpoczynali już to spotkanie. Wiem, że kuluarowe rozmowy są bardzo ważne, ale będzie czas, żeby do kuluarów wrócić. A teraz... Już chciałbym rozpocząć to nasze dzisiejsze spotkanie, nazywane bardzo różnie i konferencją, i seminarium, i forum wymiany myśli, albo najzwyczajniej rozmową o kulturze. Ja słyszałem również takie opinie, że tym dzisiejszym spotkaniem jest chęć przywrócenia Polsce jej najnowszej historii. Protestuję przeciwko takiemu sformułowaniu, bo oczywiście nikt nie może być tak pełen buty, żeby mówić, że chce przywracać historię, bo historii przede wszystkim nikt nie ma prawa wymazywać. Ona jest. Więc sensem tego spotkania jest tylko zwrócić uwagę na czas,
w którym powstawały dzieła, w którym ukształtowane były duże kompetencje do tego, żeby być świadomym odbiorcą tej kultury. I ulokowanie w czasie właśnie tych wielkich dzieł, które powstawały w latach 70. jest naszym celem, choć równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że i to wcześniejsze 15-lecie, ono też było pełne obfitości, gdy idzie o spełnienia kulturalne. Pozwólcie Państwo, że powitam, choć w gruncie rzeczy pan premier Leszek Miller jest tutaj gospodarzem, ale chciałbym zwrócić uwagę na obecność pana premiera podczas tego spotkania premiera, za którego czasów, za którego rządów kultura miała się dobrze i nie była manowcami, nie była marginesem, była dostrzegana i na potwierdzenie tych słów mógłbym przypomnieć wiele aktów prawnych, jak choćby ustawę o kinematografii, która w tamtym czasie przy oporze wielu osób, które mienią się obrońcami wolności i demokracji, przy oporze jednak wielu prawicowych środowisk udało nam się tę ustawę przeprowadzić. Witam więc serdecznie pana premiera Leszka Millera. Szanowni Państwo, ta dzisiejsza konferencja oczywiście ma swoich bohaterów, tych, którzy ją wymyślili, tych, którzy ją organizowali, tych, którzy doprowadzili do tego, że możemy dziś Państwu przedłożyć to z datami, takie kalendarium zdarzeń kulturalnych, zdarzeń artystycznych. Myślę, że każdy z Państwa dostał to kalendarium i tu w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, że mieliśmy już w Polsce i Wincentego Kadłubka i Gala Anonima, ale na szczęście to nie Gala Anonim, to kalendarium sprokurował, tylko możemy wymienić imię i nazwisko i myślę, że zasłużył na duże oklaski. Dwa mocne słowa, dr Grzegorz Wiśniewski. Trzy słowa, tak, bo chciałem docenić tytułem naukowym również Grzegorza Wiśniewskiego, na co Andrzej Kurz zwraca mi uwagę. Szanowni Państwo, chciałem przy tej okazji podziękować również osobie, która odcisnęła piętno swojej osobowości. Na przygotowaniu tej konferencji myślę tu o Rafale Skąpskim. Chciałem podziękować też panu Jerzemu Słabickiemu tu obecnemu i panu Tomaszowi Kalicie, którego Centrum imienia Daszyńskiego przygotowało to wydawnictwo i również duży wkład wniosło w przygotowanie tego całego spotkania. Szanowni Państwo, odrzućmy sentymenty. Ja myślę, że nie powinniśmy być podczas tego dzisiejszego spotkania nadmiernie sentymentalni. Niektórzy mówią, że polityka takich cech nie wykształca. Ale myślę, właśnie za sprawą takich działań politycznych powinniśmy podtrzymywać pamięć, lokować w czasie to, co powstało w latach 70. i uznawać, że był to czas dla kultury rzeczywiście dobry. Tak często mówi się, że dobra polityka kulturalna dba oczywiście o kondycję przede wszystkim twórcy, ale też powinna kształtować kompetencje kulturalne. Dziś, kiedy mówimy o kompetencjach, możemy powiedzieć, że rzeczywiście była długa przerwa, długa wyrwa w kształtowaniu tych kompetencji i dziś pochodną oczywiście tego są zastraszające jakieś wskaźniki, które mówią o przerażająco nikłym uczestnictwie w kulturze. Przypomnę tylko, że w roku 2011, i przecież są to dane Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce wydano 31 milionów egzemplarzy książek z dziedziny literatury pięknej. Czy był czas lepszy? Tak, był czas lepszy, bo ćwierć wieku temu to były lata 80., pochodna lat 70. i tej polityki tych książek wydawano 107 milionów. Chciałem zwrócić uwagę również i na to, że
Jest to dana statystyczna bardzo przykra, że kiedy spojrzymy na dane z 2011 roku, to z nich wynika, że gdy idzie o teatry dramatyczne i inne teatry, choćby lalkowe, frekwencja w ciągu tego roku 2011 to uczestniczyło w tych spektaklach 5 milionów ludzi, 5 milionów widzów, a był czas, że było tych widzów 2-3 razy więcej rocznie. Więc dziś ten wskaźnik pokazuje, że Polak średnio w teatrze bywa co 7 lat. Podobnie jest z koncertami, ze spektaklami, myślę o filharmoniach, operach, sferze muzyki, gdzie widzów w 2011 roku było ledwie 5,5 miliona, a były czasy, gdzie było i ponad 10 milionów widzów rocznie, a też musimy zwrócić uwagę na to, że w tamtych czasach infrastruktura instytucji kulturalnych była mniejsza. Często mówimy również i o cenzurze, która pętała w jakiejś części, w jakimś sensie twórców w latach 70. Przecież nie można zakłamywać historii i mówić, że cenzury nie było, ale z drugiej strony nie powstawały dzieła tylko dlatego, że mecenas żądał i czegoś oczekiwał, a właśnie w tamtym czasie, w którym cenzura była, powstawały dzieła, które nie były odpowiedzią na oczekiwania mecenasów, tylko były to dzieła, które witane były burzami oklasków, owacjami na stojąco i mecenas z tym się godził. Dziś, kiedy mówimy o mecenacie kulturalnym, często on się sprowadza do czegoś bardzo ułomnego, do czegoś bardzo kadłubkowego. Często sprowadza się dzisiejszy mecenat nad kulturą do zarządzania instytucjami kultury i to jest zdecydowanie za mało. W czasie, który dziś chcemy omówić, kiedy mówimy o wykluczeniach z obszaru kultury, to były to wykluczenia, które pochodziły z wyboru, czyli ktoś uważał, że nie ma wewnętrznej potrzeby do uczestnictwa w życiu kulturalnym, nie ma potrzeby do uczestnictwa w odbiorze dzieł, które powstawały. Kiedy dziś mówimy o wykluczeniach, to kłaniają się te liczby, które przed chwilą przytoczyłem i dziś wykluczenia w kulturze, one płyną z modelu niestety, a nie z wyboru. Te tendencje należałoby odwrócić. Szanowni Państwo, chciałem przypomnieć jeszcze również dzisiejszych panelistów, ale to w swoim czasie, więc powiem tylko, że będzie dzisiaj próba sportretowania społeczeństwa lat 70. O tym będzie mówił Władysław Markiewicz. Andrzej Kurz powie o twórcach i władzy w tamtym czasie. Krzysztof Kostyrko o wizjach kultury. Wacław Sadkowski o literaturze. Tomasz Miłkowski oczywiście o teatrze. A Stanisław Zawiśliński oczywiście o filmie, a Grzegorz Wiśniewski o muzyce, bo jest autorem wielu publikacji na ten temat. I Jerzy Gruza, jak znam Jurka, z całą pewnością krotochwilnie powie o kulturze i rozrywce w telewizji w tamtych czasach. Oczywiście debata o latach 70., o dziełach tamtego czasu, trudno sobie tę debatę wyobrazić bez ówczesnego ministra kultury Józefa Tejchmy. Niestety długo oczekiwał na miejsce w sanatorium i po latach się tego doczekał. To jest też różnica czasów. Dziś czekało się, kiedyś w tamtych czasach czekało się w kolejce i dość długo na cytryny i pomarańcze, ale służba zdrowia była dostępna od zaraz. Dziś nie czeka się na cytryny i pomarańcze, ale na służbę zdrowia czeka się latami i też można by szukać odpowiedzi na to pytanie, co jest bardziej niezdrowe. W związku z tym pan minister Józef Tejchma na piśmie przekazał swoje refleksje i tu już zwróciłem się z prośbą do Rafała Skąpskiego, żeby zechciał te myśli pana ministra Tejchmy odczytać. A teraz uprzejmie prosiłbym już o zabranie głosu przez pana premiera Leszka Millera. Panie premierze, bardzo proszę.
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jestem niezmiernie rad, że w imieniu parlamentarzystów Sojuszu Lewicy Demokratycznej mogę powitać tak niezwykłe i zacne grono wybitnych twórców, ludzi, których nazwiska na stałe wryły się w historię, teraźniejszość, a także i przyszłość polskiej kultury. Niezbyt często gmachy naszego Sejmu goszczą przedstawicieli tego środowiska, zatem cieszę się niezmiernie, że pan marszałek Wenderlich przedstawił taką koncepcję, że ona doczekała się dzisiaj realizacji. Mamy mówić o latach 70. i może pojawić się refleksja, że po co zajmujemy się dniami minionymi, skoro przyszłość jest na pewno ciekawsza. Ale mnie się wydaje, że jeśli źle odczytuje się znaki przeszłości, to zła również będzie projekcja przyszłości. I od czasu do czasu warto obejrzeć się za siebie, tym bardziej, że od co najmniej kilku lat polityka historyczna służy do walki politycznej i różne środowiska, w tym także i środowisko lewicowe, które ja reprezentuję, muszą w tej walce uczestniczyć. Pan marszałek Wenderlich mówił mi, że co najmniej z trzech powodów zebraliśmy się tutaj dzisiaj, że to spotkanie ma co najmniej kilka inspiracji. Otóż pierwsza to na pewno historyczna. Państwo być może zauważyli, że od kilku miesięcy Sojusz Lewicy Demokratycznej wypowiada się, organizuje spotkania, seminaria, konferencje poświęcone latom 70., okresowi Edwarda Gierka i muszę powiedzieć, że spotkało się to z bardzo żywym oddźwiękiem. Można zaryzykować twierdzenie, że było takie oczekiwanie, by mówić o historii językiem spokojnym, zrównoważonym, bez zakłamań i niepotrzebnych manipulacji. By widzieć w historii źródło doświadczeń, źródło wiedzy z jej blaskami i cieniami. Nie ma tutaj potrzeby szminkowania czegokolwiek, ale posługiwać się historią jak kagankiem oświaty, a nie kagańcem politycznym czy politycznym cepem, który służy do okładania rywali i przeciwników politycznych. Staraliśmy się, mówiąc o tych latach, przede wszystkim utwierdzać w przekonaniu obywateli Rzeczypospolitej, którzy w tamtych czasach spędzili często najbardziej aktywną i płodną część swojego życia, że ich sukcesy i powodzenie nie powinno być zapomniane, że nie mają powodu do żadnego zawstydzenia i tym bardziej do często jawnego szyderstwa, które godzi boleśnie w godność i pamięć o tamtych dniach polskich obywateli. I w pewnym momencie dostrzegliśmy, że mówiąc o różnych kwestiach dotyczących gospodarki, spraw społecznych, zabrakło mówienia o osiągnięciach kultury właśnie, o osiągnięciach kultury tamtej dekady, a przecież był to czas brzemienny w skutki i to najczęściej w rezultaty pozytywne. Doktor Grzegorz Wiśniewski, o którym już dzisiaj mówiono, zauważa we wstępie do imponującego i prezentowanego Państwu opracowania, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem benedyktyńskiej pracy, którą
wykonano, rejestrując w każdym roku dziesiątki, setki wydarzeń. To wymagało niezwykłej pracy i skłaniam głowę w geście najwyższego szacunku i uznania dla autorów tej publikacji. W każdym razie zauważa się tam, że były to lata w historii polskiej kultury szczególnie owocne, no, oznaczające ogromny wzlot. Wtedy polska kultura wzbudzała wyjątkowe zainteresowanie i zdobyła wyjątkową pozycję także poza granicami naszego kraju, czego świadectwem stały się funkcjonujące do dzisiaj chociażby określenia Polska Szkoła Filmowa, Polska Szkoła Kompozytorska, Szkoła Plakatu itd., itd. I co warte podkreślenia, uzyskano także wtedy i utrzymano przynajmniej przez dekadę bardzo wysoki stopień powszechnego uczestniczenia w kulturze, co dzisiaj jest przedmiotem niepokojącej refleksji. Do teatrów, oper i filharmonii uczęszczało wówczas ponad 1,5 razy więcej widzów i słuchaczy, aniżeli to jest dzisiaj. Warto się nieustannie zastanawiać, dlaczego tak jest i dlaczego kultura stała się mniej powszechna i dlaczego tak wielu obywatelek i obywateli naszej ojczyzny ma coraz to bardziej istotne problemy w dostępie do dóbr kultury. Więc to jest pierwsza okazja. Druga inspiracja ma naturę bardziej polityczno-kulturalną. Otóż z inicjatywy pana marszałka odbywają się w Sejmie spotkania z twórcami kultury, wartościowe i pouczające. I są dzisiaj na sali uczestnicy tych spotkań. I właśnie one dotyczą bardziej już przyszłości, dalekosiężnych celów. Niedawno miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy o pakcie dla kultury, który zresztą był przedmiotem informacji rządu na nasz wniosek, między innymi informacji rządu na forum plenarnego posiedzenia Sejmu. I mam nadzieję, że pan Wenderlich będzie dalej te spotkania organizował, bo one wnoszą bardzo wiele ciekawego ożywienia, a także są też ciekawym materiałem dla ugrupowań politycznych, w tym również dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Trzecia inspiracja jest już bardziej może polityczna. Otóż warto pamiętać, że jeden z moich poprzedników na urzędzie premiera poinformował onegdaj świat, że Polska Ludowa zrujnowała kraj bardziej niż hitlerowska okupacja, niż wojna. Inny mój poprzednik twierdzi, że wojna skończyła się w 1989 roku. A jeszcze niedawno pan prezydent Rzeczypospolitej oświadczył, że w roku 1918 i w roku 1989 Polska budowała swą gospodarkę na ruinach. Nawiasem mówiąc, obecna Rzeczypospolita, trzecia RP, nieźle żyje z tych ruin, już przez wiele lat prywatyzując i sprzedając, absorbując określone środki, a też warto pamiętać, że taka teza, iż w 1989 roku nowa Polska musiała być budowana na ruinach, bardzo boleśnie obraża miliony Polaków, którzy rzeczywiście wiele lat temu odbudowywali kraj z prawdziwych, a nie wydumanych ruin. I kiedy słyszy się takie tezy, to dorobek polskiej kultury z tamtych lat, który jest tak oczywisty i tak chwalebny, jest świetnym terenem polemiki z tezami, które nie powinny być poważnie traktowane, a jednak są poważnie traktowane. Czuję się po prostu zażenowany, że muszę przywoływać te opinie znaczących i znanych polityków i sądzę, że jest potrzeba, aby spokojnie
rozmawiać o tym, co w naszej historii jest cenne, a co powinno prowadzić do zawstydzenia, bez żadnych czarnych dziur i bez żadnych niedopuszczalnych uproszczeń. Znane są w tej sprawie cytaty, w tym ten bardzo sławny, iż naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Nasza konferencja jest na pewno aktem poszanowania przeszłości i ludzi ją tworzyli, ale też myślę, że będzie też okazją do refleksji dotyczącej przyszłości. W każdym razie, myśląc o przyszłości, nie powinniśmy zapominać dni minionych we wszystkich ich barwach i znaczeniach. Jeszcze raz Państwa serdecznie witam. Dziękuję bardzo panu premierowi. Teraz prosiłbym pana Rafała Skąpskiego o czytanie anonsowanego już przeze mnie materiału, który był uprzejmy przesłać pan minister Józef Teichma. Jeśli uznacie państwo, że moglibyście upoważnić mnie do przekazania dobrych życzeń panu ministrowi, to oczywiście to uczynię. Proszę pana Rafała Skąpskiego. 7 października 1945 roku Krajowa Rada Narodowa podjęła uchwałę o narodowym wydaniu dzieł Adama Mickiewicza. Wedle tekstu uchwały stanowiła ona realizację inicjatywy Sejmu Ustawodawczego z roku 1920. Było to symboliczne uznanie ciągłości kultury jako substancji życia narodowego. Każdy etap powojennej historii otwierany był wydarzeniem, które manifestowało programowe znaczenie kultury w działalności państwa. Wspomniałem o wydaniu dzieł Mickiewicza. W latach 60. oddano do ponownego użytku Teatr Wielki. Na początku lat 70. rozpoczęto odbudowę Zamku Królewskiego, co wydawało się być decyzją irracjonalną. Dało to sygnał do przywracania struktury kulturalnej stworzonej przez poprzednie klasy. Zbudowano także Bibliotekę Narodową. To były decyzje i czyny jako świadectwa mądrości doraźnej o znaczeniu przyszłościowym. Dziś, kiedy nastały czasy chwilowych polityk historycznych i chaotycznych projektów urządzania życia ludzkiego, potrzebne jest przypomnienie, że w dziejach ruchu robotniczego, ludowego i awangardowych warstw inteligencji kultura była głęboko osadzona w ich programach. Miały one silny nurt intelektualny, który stał się tradycją Polski Ludowej. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza aktualnie, kiedy przy obchodach niepodległościowych pomiędzy datami 1918-1989 zapomina się o pół wieku naszej przeszłości. Wygodne to, ale infantylne. Tadeusz Konwicki w niedawno opublikowanej książce Nasze histerie powiedział: spodziewałem się, że moi kochani koledzy literaci, tak strasznie walcząc o wolność i o rozsadzenie PRL, działają troszkę przeciw sobie. Dlatego, że tamta władza szykanowała, prześladowała, robiła trudności, ale zgodnie z XIX-wieczną proletariacką tradycją szanowała kulturę. Snobowali się więc i zależało im na Iwaszkiewiczu i Słonimskim. Teraz 2000 nakładu to jest przyzwoita ilość, bo zwraca koszty. Rzekę Podziemną wydali mi w 60 tysiącach egzemplarzy. To ja byłem upokorzony, bo byłem przyzwyczajony do 100 tysięcy. To była moja norma. Koniec cytatu. Być może w latach 70. było apogeum kultury książki drukowanej. Teraz to krytyczne dno. Bez ułatwiania sobie oceny trzeba wiedzieć, że to nie jest tylko kwestia transformacji, lecz także gwałtownego postępu technologii elektronicznej. Mój nietypowy ekspert, wnuczka,
która siedzi przy internecie w pracy i w domu, prognozuje, że książki elektroniczne osiągną być może poziom 80%, ale na pewno nie skasują książki papierowej, więc Konwicki nadal miałby kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Rzecz w tym, że siły polityczne i społeczne, łącznie z władzą, choć niby doceniają kulturę, nie posiadają żadnej zasady programowej i determinacji, aby bronić wartości kultury wyższej, które jak słynny dobry pieniądz Kopernika nie są w stanie obronić się same przed liberalnym szatanem naszego systemu rynkowego. W tym punkcie powrót do tradycji kulturalnych byłby konserwatyzmem postępowym. W świeżo wydanej autobiografii Karol Modzelewski powiedział: spośród trzech sztandarowych ideałów rewolucji francuskiej najwięcej kłopotów sprawiała komunistycznym ideologom wolność. Z kolei autor jednej z najsolidniejszych prac historycznych, Andrzej Friszke, oceniając lata 70., napisał: partia zrezygnowała wprawdzie definitywnie z popierania określonej estetyki, ale dbała o blokowanie niezdrowych refleksji. Sformułowania obu autorów zakreślają istotne kwestie polityki kulturalnej tamtego czasu. Sprawy wolności twórczej wysuwają się na czoło w licznych publikacjach wspomnieniowych ostatnich lat. Dotyczą one konkretnie funkcjonowania cenzury nie tylko w dziedzinie literatury. Niewątpliwie lata 70. były czasem ogólnej liberalizacji, czyli dużego poszerzenia wolności twórczych. Było więcej wolności i więcej pieniędzy. Lata 70. pozostały nadal latami pewnego hamowania owych niezdrowych refleksji, czego nie ma sensu przemilczać, aby nie ograniczać prawdy. Były tematy, problemy, osoby oraz instytucje chronione specjalnie przez cenzurę. Wiadomo, że w zakresie stosunków polsko-radzieckich tematem nienaruszalnym był Katyń, co znalazło drastyczny przejaw na zjeździe literatów w Katowicach pod koniec lat 70., kiedy władze gwałtownie zareagowały na pytanie o Katyń, co złagodzone zostało przez Iwaszkiewicza, który bronił prawa kolegi do wolności wypowiedzi. W zakresie spraw wewnętrznych istniały fakty silnych ograniczeń. Na przykład film Przesłuchanie znalazł się na tak zwanej półce. W dziedzinie literatury emigracyjnej odrzucone zostały naciski, aby wydać jednak integralny tekst Dzienników Gombrowicza, co było moim stanowiskiem. Pod koniec lat 70. wydano w Szwecji wywiezione z kraju tak zwane zapisy cenzuralne, co określano czarną księgą. Jest to dokument koszmarny jako świadectwo elementów polityki antywolnościowej. Ale i w tym miejscu potrzebny jest istotny komentarz. Nie wszystko, dalece nie wszystko, co zapisane było w księdze cenzury, istniało w praktyce. Pomiędzy cenzurą jako instytucją a ośrodkiem decyzyjnym w KC czy rządzie istnieli dyrektorzy wydawnictw, którzy mieli zdrowy rozsądek i szersze spojrzenie na specyfikę twórczości literackiej, jej prawa do metafory, aluzji czy ujawniania tych nurtów rzeczywistości, które inaczej były oceniane przez polityków czy przedstawicieli władzy. Pamiętam na przykład walkę Andrzeja Kurca, dyrektora wydawnictwa literackiego w Krakowie, o wydanie pełnych utworów Wańkowicza. Istniały ogromne fale literatury krajowej i zagranicznej, która wypełniała życie kulturalne kraju. Przypuszczam, że chyba wszyscy laureaci Nagrody Nobla byli w naszym obiegu czytelniczym. W licznych moich spotkaniach z dziennikarzami badającymi niedawną przeszłość zawsze padało pytanie, jak wytłumaczyć fakt, że w warunkach istnienia cenzury, nawet ostrej cenzury, powstawały w tamtych latach wybitne wypowiedzi twórcze literatury, filmu czy teatru. Uważam, że nauczyli się oni tak współżyć z istniejącymi warunkami, że na ogół mówili swoją prawdę. Władza też nauczyła się współżyć z taką sytuacją.
Istniała więc pewna gra korzystna dla kultury. Szczególnym przypadkiem była historia filmu Człowiek z marmuru Wajdy. Opisano to ponownie w książce Wajda, Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetko. Uwikłany w ten film, muszę powiedzieć, że nie można go redukować do jednego przypadku. Była to bowiem kwestia złamania granicy pomiędzy wolnością i jej brakiem w patrzeniu na polską rzeczywistość. Potem już nie było łatwo wrócić do wcześniejszego kanonu rzeczy niedozwolonych. Nie byłoby dobrej oceny lat 70. bez przypomnienia, że ulice Warszawy w poniedziałki były wyludnione z powodu emisji teatru telewizyjnego. Dlatego należy zanotować pionierską rolę w tym dziele Adama Hanuszkiewicza. Dzięki niemu technologia nie zaszkodziła kulturze, ale także dzięki twórcy nowoczesnej telewizji, jakim był Maciej Szczepański, co po latach przemilczania zasługuje na uznanie. Zamknę ten fragment przytoczeniem pewnego wydarzenia. W połowie lat 70. odbyło się u Gierka spotkanie prezesów stowarzyszeń twórczych. Gustaw Holubek przedstawił ostrą krytykę znanej wówczas propagandy sukcesu. Tego wcześniej nikt wobec Gierka nie powiedział. Po spotkaniu jeden z uczestników odnotował, że gdyby pokazano transmisję tego wydarzenia, to ludzie oglądaliby to w telewizji zamiast Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To był ważny przyczynek do wolności. Kultura była pierwsza. Pierwsza w łagodzeniu i w likwidacji ostrych podziałów między państwami narodowymi na rzecz jedności europejskiej. Także wtedy, kiedy istniał jeszcze mur berliński. I także wtedy, kiedy podział na wschód i zachód utrudniał ludziom podróżowanie, wzajemne kontakty, poznawanie innych kultur, monumentów przeszłości czy krajobrazów. Paszporty były przeszkodą w życiu nowoczesnych społeczeństw krajów socjalistycznych. W stosunkach polsko-radzieckich odruchowo odczuwano niechęć i brak autentyczności. Jedynie kultura budowała porozumienie, wzajemną sympatię i szczere zainteresowanie drugą stroną. Na poziomie najwyższym odnotować trzeba postawę wybitnych twórców, takich jak Lutosławski czy Penderecki, którzy wypowiadali swoje doświadczenie, że w Moskwie czy Leningradzie, dziś Petersburgu, spotykali szczególnie wybitną publiczność muzyczną, co zresztą już przed wojną było udziałem Ewy Bandrowskiej-Turskiej. To był ważny most porozumienia i wzajemnej sympatii. Istotną okolicznością był fakt, że polskie książki, filmy, utwory muzyczne miały w Związku Radzieckim olbrzymią widownię, a wybitni aktorzy i autorzy cieszyli się wielką popularnością i sławą. Dotyczyło to szczególnie kultury rozrywkowej, o dobrym poziomie artystycznym, bo byle co nie znajdowało tam uznania i zamówienia w wymianie kulturalnej. Dostrzegliśmy to ostatnio przy prezentacji filmu o Annie German. W obszarze zachodnim dużym zainteresowaniem cieszyli się polscy artyści, szczególnie ci, którzy reprezentowali nowoczesne formy wyrazu, jak na przykład Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor czy Józef Szajna. Nie wymieniam tu wybitnych kompozytorów, bo wiemy, że mieli tam bez przeszkód swoje sceny, festiwale i sławę. Zresztą także Iwaszkiewicz czerpał natchnienie twórcze we Włoszech czy we Francji. Był to element budowy wspólnoty europejskiej stopniowo także na zachód od Polski. Lata 70. były szczególnie owocne w kulturalnej wymianie. Wyjątkowo ważnym wydarzeniem stał się w roku 1975 tak zwany Teatr Narodów w Warszawie. Organizatorami prezentacji najwybitniejszych spektakli europejskich byli Janusz Warmiński i Halina Uderska. Była to manifestacja jednoczącej się kultury europejskiej. Na zakończenie tego tekstu, powstałego z inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, chciałbym dać przesłanie programowe. Nie było w Polsce lewicy bez kultury, poza kulturą, a tym bardziej przeciw kulturze.
Jeśli szukamy symbolicznego znaku lewicy w życiu współczesnego społeczeństwa, to znajdziemy go między innymi w kulturze jako wartości, która powinna zajmować w naszym myśleniu i w naszym działaniu miejsce naczelne. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi Teichmie za to przesłanie, za te refleksje i Rafałowi Skąpskiemu za ich odczytanie. Uprzejmie proszę pana profesora Władysława Markiewicza o przedstawienie portretu społeczeństwa lat 70. Jak pan profesor sobie życzy? Panie premierze, panie marszałku, drodzy goście. Znalezienie syntetycznej odpowiedzi na pytanie, kim właściwie jesteśmy jako naród, a także czego sami po sobie i czego inne narody mogą się po nas spodziewać, wymagałoby skupienia zainteresowań badawczych, specjalistów różnych dziedzin nauk społecznych na kompleksie zagadnień, skrótowo określanych mianem kultury politycznej społeczeństwa. Pojęcie kultury politycznej należy do kluczowych pojęć nauki o polityce, obok takich kategorii analitycznych jak tożsamość polityczna, rola polityczna, struktura polityczna i polityczna socjalizacja. Otóż w latach 70. problematyka kultury politycznej należała do najintensywniej uprawianych przez nauki społeczne w Polsce. To stało się jedną z osobliwości tzw. epoki Edwarda Gierka. Przywrócenie tej kategorii pojęciowej odebranej jej przez ortodoksyjnych marksistów radzieckich praw obywatelskich nastąpiło dzięki mojej udanej interwencji u ówczesnego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Stefana Olszowskiego. Mniej więcej w tym samym czasie profesorowi Stanisławowi Erlichowi udało się, między innymi, jak stwierdza to we wstępie do swojej książki, dzięki pomocy profesora Jana Szczepańskiego i mojej, odblokować w cenzurze uznawane za burżuazyjne pojęcie pluralizmu. To również oznaczało otwarcie szeroko wrót do rzeczowej dyskusji nad systemami politycznymi. Przez kulturę polityczną społeczeństwa zaczęto odtąd rozumieć te elementy w globalnie pojętych zarówno kulturze, jak i polityce, które dotyczą wartości uznawanych i pożądanych przez daną zbiorowość, a odnoszących się do systemu władzy państwowej. Należą zatem do niej kryteria, według których społeczeństwo skłonne jest oceniać politykę państwa, solidaryzować się z wyborem najwłaściwszych w jego przekonaniu kierunków działania władzy oraz jej organów, i to zarówno w dziedzinie wewnętrznej, jak i zagranicznej. Otóż znamieniem kultury politycznej i stopnia jej przyswojenia sobie przez poszczególne ugrupowania społeczne stanowiące naród czy społeczność państwową jest miejsce wyznaczone w polityce przyjętej przez daną zbiorowość hierarchii wartości oraz jej postawa wobec różnych instytucji publicznych, a także form działalności politycznej. Znajduje to wyraz w dobrowolnym uczestnictwie w pracy instytucji politycznych, organizacji, na przykład związków młodzieżowych, związków zawodowych, organizacji samopomocowych, hobbystycznych itd. Otóż tak pojmowana kultura polityczna zawiera w sobie liczne komponenty, do których zaliczyć można jako najważniejsze świadomość historyczną, zachowania i postawy polityczne, przywództwo polityczne, reguły gry politycznej i wreszcie zasady pedagogiki politycznej. Polska gierkowska, ilustrowana z punktu widzenia podstawowych zasad i wymogów kultury politycznej przeze mnie wymienionych, z pewnością różni się, gdy idzie o jej wizerunek społeczno-polityczny, od Polski gomułkowskiej. Wszelako w trzech ogromnej wagi kwestiach ustrojowych
zasadzie jest tej Polski Gomułkowskiej kontynuacją. Mianowicie, poczynając od 1956 roku, Polska różniła się zasadniczo od wszystkich pozostałych państw tak zwanego obozu socjalistycznego, u których niejako wymusiła zgodę na uznanie swojej inności. Pierwszą, bodaj najbardziej spektakularną, jest kwestia stosunków między państwem a Kościołem. Otóż czegoś takiego jak orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Werewenie w 1965 roku nie zniósłby żaden szanujący się rząd w demokratycznym świecie. Prawda ta jest nadal zakłamywana w naszym kraju. A przecież wystarczy spojrzenie prawdzie w oczy. Po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, jak na miejscu Gomułki zareagowałby na orędzie biskupów polskich Józef Piłsudski? Po drugie, jak zareagował episkopat i rząd, władze polityczne, instytucje polityczne w RFN-ie, jak wiadomo, z wyraźną konsternacją? Po dziś dzień nikt nigdy w Niemczech nie nawiązuje do orędzia biskupów polskich jako do aktu o doniosłym znaczeniu politycznym dla kształtowania stosunków polsko-niemieckich. W porównaniu z ubolewania godnym położeniem Kościoła w krajach obozu socjalistycznego, sytuacja Kościoła w Polsce pozostała w latach 70. co najmniej dobra, jeśli nie wręcz bardzo dobra. Polska była podobno rekordzistką Europy w budownictwie sakralnym i w kształceniu na rybku duchownego. Drugim problemem ustrojowym ustanowionym w okresie przełomu październikowego 1956 roku, wyraźnie odróżniającym Polskę od pozostałych członków obozu, tak zwanego obozu socjalistycznego, był stosunek do kultury i nauki. W Polsce Gierkowski, na dobrą sprawę tak zwany realizm socjalistyczny w sztuce, znikł tu bez śladu. Zapanował wszechwładnie pluralizm w tym względzie. Co więcej, Polska, jak na to pewne będą, jak o tym będą na pewno mówili późniejsi referenci, Polska w wielu wypadkach stawała się prekursorem w kreowaniu nowoczesnych pomysłów i rozwiązań w sztuce i życiu artystycznym. Również w dziedzinie nauki Polska Gierkowska różniła się od pozostałego świata socjalistycznego. Przyjęcie zasady autonomii nauki sprawiło, że polscy uczeni mogli uwolnić się z kajdan łysenkowszczyzny, a w naukach społecznych obowiązywała bezwzględnie zasada, iż prymat marksizmu w naukach społecznych można uzyskać jedynie drogą dyskusji, ścierania się poglądów, a nie odgórnych decyzji administracyjnych. Po trzecie wreszcie, w latach 70. utrzymano, a nawet wzmocniono demokratyczny trend w rozwoju rolnictwa i wsi. Nadal obowiązywała zasada absolutnej dobrowolności w tworzeniu gospodarstw kolektywnych. Nadal utrzymywano trwałość indywidualnego gospodarstwa rolnego i zasada nigdy nie była w najmniejszym stopniu zagrożona. Bezustannie budziło to, jak wiadomo, zdziwienie obserwatorów z pozostałych krajów socjalistycznych. W porównaniu do ascetycznych reguł współżycia obowiązujących w czasach Gomułki, w epoce Gierka dopuszczono z premedytacją do może jeszcze nie rozpasania, ale jednak zaczątków tak zwanego konsumeryzmu. I tak pojawia się propaganda tak zwanego czaru czterech kółek. Rozpoczyna się proces budowania dacz, naśladowanie i powielanie zachodniej mody, ubraniowy, obuwniczy i tak dalej. W ogóle dochodzi do tak zwanego otwarcia na zachód, co w kręgach naukowych i artystycznych oznaczało prawie nieograniczone możliwości korzystania ze stypendiów lub czasowego zatrudnienia, a wśród normalnych zjadaczy chleba uprawianie handlu i zatrudnienia się do rozmaitych doraźnych zajęć. Rozmiary masowe zaczyna przyjmować turystyka zagraniczna. Rozpowszechnia się literatura dotycząca spędzania czasu wolnego,
coraz szersze kręgi zaczynają hołdować ekstremalnym formom wypoczynku i sportu. Zwykło się wtedy nie bez racji mówić, że Polska zaczyna się europeizować. Do istotnej poprawy warunków bytowych i nastrojów społecznych w latach 70. przyczyniły się także pomyślne okoliczności obiektywne. Przede wszystkim w Europie i w świecie nastąpiła tak zwana odwilż w stosunkach międzynarodowych, w stosunkach między państwami. Spowodowana między innymi zakończeniem wojny w Wietnamie, boomem gospodarczym i zapoczątkowaniem pertraktacji na temat bezpieczeństwa i współpracy europejskiej w Helsinkach, tak zwanego przyszłości KBWE. W Polsce dodatkowo o polepszeniu nastrojów decydowały takie niespodziewane okoliczności, jak na przykład sukcesy sportowe. Przede wszystkim znakomite osiągnięcia naszej drużyny piłkarskiej, złoty medal olimpijski, trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Wyraźnie polepszyły się stosunki wzajemne między państwami europejskimi, w szczególności między Polską a Niemcami. Z NRD zniesione zostały wizy, a z RFN zawarto umowę o utworzeniu wspólnej polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej. Odtąd przestano rozróżniać tak zwanych dobrych i złych Niemców w zależności od tego, w którym państwie swojego podzielonego kraju zamieszkują. Zaczęto natomiast mówić o możliwości polsko-niemieckiego pojednania. Zamiast nazwy ziemie odzyskane pojawia się nazwa ziemie zachodnie i północne. Podjęto starania o ochronę dóbr kulturowych z okresu panowania niemieckiego. Wśród stypendystów jednej z największych w świecie fundacji naukowych Aleksandra Humboldta Polacy przez długie lata zajmowali pierwsze miejsce. Ten nieomal sielski obraz Polski z pierwszych lat epoki Gierka, który, jak się okazuje, jeszcze dziś utrzymuje się we wdzięcznej pamięci poddanych, tak jak on dziś nowo powstały w 1918 roku, w Polsce zachowano kult cesarza Wilusia, cara Batiuszki, a zwłaszcza poczciwego pierdoły Franca Józefa, niestety w rzeczywistości trwał niezwykle krótko. Krótkotrwałość tej ery, pozorna gwałtowność towarzysząca jej upadkowi, nade wszystko zaś głębia tego upadku, jego rozległość jest czymś zdumiewającym i godnym zastanowieniem. Najkrótszym stwierdzeniem wyjaśniającym przyczyny okrutnego załamania się epoki Gierka uważam słowo blichtr. Po prostu epoka ta była blichtrem. Z małymi wyjątkami prawie nic w tej epoce nie było autentyczne. Rzeczywiste, prawdziwe, prawie wszystko było natomiast sztuczne, zmyślone i fałszywe. Nad wszystkim panowała obezwładniająca głupota. Najbliższy prawdziwego zdefiniowania istoty sposobu sprawowania władzy w erze Gierka jest genialne w swej prostocie stwierdzenie łódzkiego socjologa Jana Lutyńskiego. Są to tak zwane jego zdaniem działania pozorne. Stwierdzenie to zrobiło karierę. Wszyscy socjologowie w mig zrozumieli lub odczuli głęboką prawdę w nim zawartą. Pozorne okazały się zabiegi modernizacyjne, które chciano osiągnąć między innymi dzięki zakupowi na kredyt całych fabryk i narzędzi, które miały spłacić się same, a faktycznie w znacznym stopniu pozostały nieuchronione i spowodowały ogromny nawiz zadłużenia nad polską gospodarką. Zakomponowanie gospodarki narodowej i drastyczne obniżenie jej wydolności spowodowało z kolei, iż ambitny program socjalny, stanowiący największą zdobycz okresu pogrudniowego i zapewniający partii poparcie mas, z wyjątkiem jednego, zresztą bardzo istotnego elementu, to znaczy pełnego zatrudnienia, nie został zrealizowany. Z punktu widzenia kształtowania kultury politycznej społeczeństwa, grunt dla masowych wystąpień robotniczych, które położyły kres epoce Gierka,
przygotowała z beznadziejnym uporem uprawiana, ściśle biorąc celebrowana, tak zwana propaganda sukcesu. Zaprzęgnięto zostały do niej środki masowego przekazu, przede wszystkim telewizja. Jedynie tygodnikom społeczno-kulturalnym i czasopismom naukowym udawało się przemycać obiektywne, krytyczne i budzące zaufanie czytelników informacje. Infantylizm, prostactwo i rytualny schematyzm masowej propagandy politycznej, pozwalający na przykład z góry przewidzieć, kto w jakiej oprawie dworskiej i tytularnej i w jakiej kolejności pojawi się na ekranie dziennika telewizyjnego, bez względu na to, jak banalny byłby pretekst tej prezentacji, doprowadzało do skutków dokładnie odwrotnych od zamierzonych. To, co chciano w wyniku tej propagandy spopularyzować, budziło odruchowo niechęć. To, do czego chciano budzić od razu, stawało się bez mała sympatyczne. Moim zdaniem nawet nie to, że propaganda ta przekazywała informacje wyselekcjonowane, niepełne i często przekłamane, jak na przykład to, że Polska należy do 10 największych potęg przemysłowych świata, najbardziej ją dyskredytuje. Chociaż być może zabrzmi to cynicznie, nie wierzę w propagandę niemanipulowaną. Najgorsze było natomiast to, że ta przesłodzona, przedyktatyzowana i co najgorsze nudna propaganda urągała inteligencji narodu, obrażała jego zdrowy rozsądek, cnotę umiaru i poczucie humoru. W końcu lat 70. coraz bardziej rzucało się w oczy zjawisko postępującej patologii instytucji, które okazywały się chronicznie niezdolne do zaspokajania elementarnych potrzeb społecznych. Przysłowiowym stał się fakt braku papieru toaletowego, sznurka do stopowiązałek, a także stan toalet publicznych. Absolutna niemożność pokonania tych kłopotów dyskredytowała wydolność całego systemu społeczno-politycznego. Oburzając się na dysfunkcjonalność handlu detalicznego, konsumenci nie wskazywali już na znane im z autopsji wzorcowe przykłady zachodnich krajów kapitalistycznych, lecz zwracali uwagę na to, że również w NRD, na Węgrzech czy Słowacji klienci są o niebo lepszej sytuacji niż w Polsce. Z jednej strony nieudolność i nieumiejętność zaspokojenia elementarnych potrzeb społecznych, a z drugiej strony notoryczne nadużywanie fasadowej frazeologii ojczyźniano-patriotycznej w życiu powszednim, bezustannie konfrontowane ze sobą, dawały efekty tragiczne, jak i humorystyczne. Ekipa Edwarda Gierka okazała się na tyle mądra, że zgodziła się na przykład na legalne istnienie KOR-u, ale potem czyniła wszystko, by obrzydzić KOR-owi jego egzystencję. Mając do wyboru nakazowo nomenklaturowy i centralistyczno-arbitralny lub perswazyjno-kompromisowy styl rządzenia, koniec końców wybrała ten pierwszy i padła jego ofiarą. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi Markiewiczowi za przedstawienie naszego polskiego portretu z lat 70. i o zabranie głosu proszę wybitnego polskiego reżysera Jerzego Gruzę. Sanktiuloków i marynarka taka z radzieckiej rewolucji, skórzana, komisarska. Pierwszy raz byłem w składzie takich lewicujących osób, zaproszony przez właśnie Gierka
na sali konferencyjnej takiej, gdzie obserwowaliśmy zawsze jakieś zmiany w biurze politycznym. Taka sala gdzieś jest, tam była tylko tam na dole coście państwo sprzedali, ten budynek. Rozbrat. Już zaniki pamięci. Wiedziałem, że jestem najstarszy, ale do tego stopnia. Więc tam byłem zaproszony przez właśnie Gierka, przez przypadek zupełny, bo nie należałem ani do partii. Raz chciałem się zapisać do partii. Jak usłyszałem przemówienie Gomułki, stałem na tym placu i wdrapałem się na latarnię i słuchałem. Obok Staszewski stał, Stefcio. Pamiętamy, prawda? On na trybunie, ja na latarni, tak. I przyszedłem do sekretarza PO w telewizji, wówczesnego pani Stajewskiej, matki słynnego scenografa z Teatru Współczesnego. I przynieśliśmy we dwóch. Stanisław Cześnin, komentator polityczny i speaker, i ja, dwa podania z prośbą o przyjęcie do partii. Na to pani Stajewska, jako sekretarz partii, wzięła to moje podanie, porwała je w drobiazgi i wrzuciła do kosza. I mówi, a na H ci to. Natomiast tego H Cześnina przyjmuje. I on został członkiem partii tak w tym momencie, po czym się wsławił tym, że jak coś się zdarzało w Związku Radzieckim i on to miał zapowiadać, to płakał rzewnymi łzami. A jak w Kalifornii zginęło 30 tysięcy ludzi w trzęsieniu ziemi, to on się śmiał i mówił, 30 tysięcy ludzi w Kalifornii zginęło. Miał taki odruch, że tam smutne, to płacze, tam śmieje się. I on został tym członkiem partii. Ja niestety omsknąłem się i już tak poleciałem w kierunku jakichś takich propagandy sukcesu, jak tu profesor mówił. Chcę państwu powiedzieć, że po przemówieniu profesora to nie odechciało mi się występować, bo taki pan stworzył obraz tych czasów, ponury, wstrętny i że tak blicht, że tak myśmy musieli, kłamaliśmy tak strasznie swoim życiem. A co mieliśmy robić, panie profesorze? Mieliśmy młodość cała nasza przemijała wówczas. To co, mieliśmy się schować i drukować ulotki pod kontuarem? No wie pan. Także zrobił pan końcówkę tego swojego przemówienia tak czarną, że mi się wszystkiego odechciało. Pomyślałem, że szkoda tego mojego życia. A to nie jest prawda. To nie jest prawda. Niech pan spojrzy na dzisiejszą propagandę sukcesu. Myśmy wszyscy wiedzieli, że w dzienniku jest kłamstwo. Myśmy tego nie brali poważnie. Ludzie inteligentni patrzyli na dziennik, mówili, kłamstwo, no kłamią jak najęci. Ale myśmy to wiedzieli. I udawaliśmy, że dobrze, no niech sobie pokazują, my wiemy i tak swoje. A dzisiaj pan ma, proszę pana, na każdym kroku jakieś przekłamania, jakieś... Nie rozumiem. Co dobrze? Dobrze nie robią, można kłamać dobrze, albo nieudolnie. Wie pan, jest taka ilość tych dzienników i tych wiadomości, że to się rozmywa wszystko. To kłamstwo się rozprzestrzenia i człowiek nie może się zorientować, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. Tam myśmy wiedzieli, że tam jest kłamstwo i z tym się zgadzaliśmy. No i braliśmy to pod uwagę, muszą kłamać, ponieważ są takie warunki, to się dzieje. Więc chcę przejść teraz do tego, co pan nazywa tym może tą propagandą sukcesu, ale ja w swojej działalności wcale nie czuję się propagandorem sukcesu żadnego, mimo że tyle rzeczy robiłem w telewizji. Po kolei pojadę. Przede wszystkim tak, dobrze, że jest wydzielony ten okres telewizji, że to nie jest cała telewizja, tylko mówi się o latach 70. Ponieważ telewizja miała kilka okresów. Był okres romantyczny, fantastyczny, się w ogóle nikt nie zajmował telewizją. Myśmy robili, co chcieli. Było parę osób, ja zupełnie przypadkowo tam wpadłem,
I każdy z nas robił to, co chciał, to, co czuł, to, co chciał wyrazić. I to było fantastyczne. To jest pierwszy okres romantyczny. I władza absolutnie nie interesowała się tym, co my robimy. Bo to była zupełnie czarna jakaś magia. To nie brali pod uwagę ważności telewizji. I przez to artyści mieli pełną swobodę robienia wszystkiego. Ludzie, którzy tam pracowali, byli wyrzucani. To byli wyrzucani ze wszystkich możliwych stanowisk. Tam było pełno wyrzuconych z Kroniki filmowej, Radkiewiczowa, Grąbowa, Szpilerowa, Strzemińska, Fejginowa. To byli powyrzucani z różnych. Ja też byłem wyrzucony. I paru moich kolegów z firmy. Ja byłem wyrzucony za to, że się nie kłaniałem Jakubowskim. Jak ona przechodziła, to ja nie mówiłem dzień dobry. Bo dwa razy jej powiedziałem, ona nie odpowiedziała. Miała głowę w chmurach jakby. No to ja się więcej nie kłaniałem i koniec. Zostałem wyrzucony z filmu, nigdy nie mogłem tam wrócić. Więc to była taka grupa ludzi zupełnie przedziwnych. Tam i te fale wyrzucania i zmiany tych telewizji funkcjonowały bardzo długo. I takim etapem jest właśnie okres Gierkowski. Takim etapie zorganizacji. Krzysztof Teodor Tepli, który był mistrzem urządzania biznes dinerów, tak zwanych, kiedy przysłano Szczepańskiego do telewizji, który miał wprowadzić cały ten porządek i ten sposób działania nowego i wcielać ideę człowieka Sosnowca. Najpierw na tą kolację, myśmy tam wzięli. I on cały czas mówił o pieniądzach. Że ile to będzie pieniędzy, jakie to wspaniałe pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I ja stanąłem tak, popaliłem papierosa przy oknie, podeszła do mnie Agnieszka Osiecka i mówi: słuchaj, on cały czas mówi o pieniądzach, a my się odchudzamy już. Więc to trochę trafiało w złym kierunku, bo była pewna grupa ludzi już, która się odchudzała, a nie czekała, że tam zarobi, że tam coś wyda. Tym bardziej, że nie było na co wydawać tak specjalnie. Chciałem powiedzieć tak, że nie można zamknąć całego okresu takiego, tu pan marszałek dał mi 10 minut, zdaje się, tak, do mówienia. To i tak bardzo, bardzo dużo, ale ja będę się streszał, szybko zacznę mówić. Ponieważ kiedyś było 40-lecie telewizji, przyjechali do mnie z kamerami, z reflektorami. No proszę pana, 40-lecie, pan tak długo w tej telewizji pracował. Proszę bardzo, niech pan nam wszystko opowie. Ja mówię, proszę, jaki czas antenowy to jest? A on mówi, 1,5 minuty. No więc tu mam lepszą sytuację dzięki marszałkowi, że mogę troszeczkę szerzej powiedzieć. 1,5 minuty. Na całe życie 1,5 minuty. Zacznę od wojny domowej, która się zazębiła tak z latami 60. i Gierkowskim. Nie wiem w jakim okresie tutaj państwo będziecie mogli to dokładnie stwierdzić z tych książeczek. Biegał po telewizji Wilhelmi. Towarzysz Wilhelmi, który zarządzał wszystkim co możliwe. Był również naczelnym redaktorem kultury, dobrze mówię? Kultury, tak. No i tam nieszczęśliwie się tak stało, że w tym odcinku ostatnim, potem się okazało, że ostatnim w wojnie domowej, myśmy dla żartu, ale właściwie nie dla żartu specjalnego, tylko to był twardszy papier, uczenie psa sikania na gazetę. No i ktoś złapał tą kulturę. No i ten pies sikał na tą kulturę. No i to się, zakończył się serial od razu, ponieważ towarzysz Wilhelmicz przeoczył się dotknięty zupełnie. No, ja zresztą nienawidziłem tej reżyserii, tego psa. Zostawiłem takiego producenta, słynnego producenta Weinbergera, który wszystkim rządził, wszystko. Był fantastyczny facet, bardzo oszczędny. Jak był wypadek i jechali z Łodzi samochodem i krzyczą: koce, koce, koce. A oni akurat wieźli koce, to Weinberger krzyknął: z tych brudnych, żeby mu nie zamoczyć tych kosz. Więc to był fantastyczny facet i on
Mówił, panie Jerzy, pan potrzebuje psa, ja mam psa. Ja mówię, panie Weinberger, to pan niego wyreżyseruje. Ja przyjadę o trzeciej. Ja przyjeżdżam o trzeciej, patrzę, Weinberger na kolanach do tego psa szczeka. Hau, hau, hau. A ten pies nie chce odszczekać. I sika na tą kulturę. No i koniec. Ja nawet nie kontrolowałem tego, że ta kultura tam ma być podstawiona. On zresztą nie czytał nic, nie rozumiał po polsku. W każdym bądź razie tak się skończył serial, prawda, ten Wojna domowa. I zaczął się serial, który zaproponowano mi 40-latka. Początkowo był pomysł to na kabaret, że to Irena Dziedzic będzie prowadziła i tak dalej, ale potem zrezygnowaliśmy z tego i zaczęliśmy robić to już jako osobna jakaś działalność telewizyjna. To, co pan nazywa blichtrem telewizyjnym, czy propagandą sukcesu. Może pan też to tak nazwać. Jakkolwiek ten serial miał fantastyczny opis rzeczywistości. Właściwy i prawdziwy i śmieszny. Ponieważ bohater przyjmował za wszystko to, co przeczytał, za dobro. Że chce to realizować. Co okazywało się niemożliwe, śmieszne, niepotrzebne, dające mu różnego rodzaju kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczęliśmy ten serial i jak działała cenzura tutaj. Bo mnie się wydawało, że ja miałam mówić kiedyś tutaj o cenzurze w PRL. Więc jak działała cenzura? Cenzura, proszę państwa, była taka dosyć powierzchowna. Mianowicie biegł korytarzem Wilhelmi, już jako prezes telewizji czy wiceprezes, wiceprezes, biegł korytarzem, za nim biegł jego asystent, za asystentem biegł Teodor Teplic i ja. I słuchaliśmy, co oni mówią. I Wilhelmi rzucał, wyciąć to, wyciąć tamto, nie tego, nie, minister nie może być minister, tylko wiceminister, sekretarz nie może być sekretarz, tylko może być jakiś kierownik wydziału i tak dalej, i tak dalej. Rzucał takie hasła i nie tylko, i różne. I ten asystencik zapisywał. Zapisywał to i potem zostawaliśmy z tym asystencikiem, bo tamten znikał w jakichś gabinetach i on kategorycznie, bez żadnej dyskusji, wyciąć to, wyciąć tamto, wyciąć to, zmienić na to i tak dalej. Potem ten asystent został w telewizji jakimś takim i potem się przekształcił, Solidarność go zupełnie odwróciła do góry nogami i zaczął pisać serial pod tytułem Zakrystia, czyli Plebanie. I zaczął pisać Plebanie. Jak już Wilhelmi zginął w katastrofie przed Teheranem. Nie, w Bułgarii. Ale lecąc do Teheranu na festiwal. Nie, w Bułgarii, do Teheranu Swinarski, ale obaj zginęli. Tak? Osobno? Zginęli? Osobno. Dobrze. Pan wie lepiej. Jeżeli chodzi o wypadki samolotowe. Żebyśmy się nie przekształcili, tylko w Smoleńsku tutaj trzeba uważać. No i jak ten Wilhelmi zginął, to ten natychmiast zakrystię napisał. I pisał to bardzo długo, ten, który wycinał mi wszystko, co możliwe z tego. Ale do czego zmierzam? Ponieważ ja jestem już starszym człowiekiem i nie otrzymałem żadnej propozycji od telewizji do czegokolwiek robienia od 30 lat praktycznie. I za czasów pana premiera Millera, i za czasów innych premierów, i innych rządców tam w telewizji. Mam czas na czytanie. Ja czytam kilkakrotnie pewne książki, które zapominam oczywiście, że przeczytałem. I jeszcze raz czytam. I przed tym spotkaniem przeczytałem wstęp do psychoanalizy Freuda. I tam znalazłem olbrzymi rozdział o cenzurze. Czy ja mogę troszeczkę wody, panie profesorze?
o cenzurze, ale nie używanej. Nie ma wody wystarczającej. Dziękuję. Ja przeczytałem tam w tym wstępie do psychoanalizy o olbrzymi rozdział o cenzurze w snach. Dziękuję. Jak działa cenzura w snach? Jak następuje wypychanie pewnych spraw? Ale to jest autocenzura. Autocenzura, tak. Nie, że KC czy tam coś. Nie. W śnie KC jeszcze też zdarza się. Były czasy, kiedy, proszę pana, tym, co trzeba było, to się śniło to wszystko i tam była cenzura. Nie wolno było im śnić takich jakichś rzeczy niegodnych. I że to bardzo dobrze funkcjonuje w snach. I że to jest, i to mi się przypomniało w związku z tym 40-latkiem, że myśmy już pisząc mieli tak głęboko tą autocenzurę zakodowaną, która nam nie pozwalała napisać na przykład, że Karwowski zaczyna budować armatę, żeby strzelić do Związku Radzieckiego. No. To co, ja stawiam takie już ostateczne, że tak powiem, przykłady. Także ta autocenzura już działała. Już coraz mniej miał ten, co tą zakrystię potem pisał, do czynienia z nami, bo myśmy już sami uciekali, wiedzieli, że tego nie wolno, że wiceminister musi być, że prawda, sekretarz to tylko taki jakiś tam pomniejszy i tak dalej. No, więc i to jest bardzo charakterystyczne, że to jest tak głęboko zakodowane, że potem już człowiek sam omija te tematy, które wie, że no nie przejdą, no i po co to robić. Ja miałem taki film pod tytułem Przyjęcie na 10 osób plus 3 z Maklakiewiczem i ten redaktorek no tak mi nawycinał, tak tam fantastyczne rzeczy były nagrane poza tekstem, tak powykombinował, tak i sam umarł, już dawno nie żyje, a ten film ciągle chodzi, ciągle się cieszy powodzeniem, ale jednocześnie jest strasznie skaleczony. Strasznie skaleczony. I dlatego już jak człowiek pisze tak według tego wypychania freudowskiego, to już wypycha te tematy, które wie, że i tak nie pójdą. 40-latek został nakręcony i zaistniał tylko dzięki jednej sprawie. Mianowicie taki był sekretarz, nie wiem czy któryś z panów pamięta Szczepańskiego, sekretarz Liszyk, towarzysz Liszyk się nazywał. Bardzo taki był, zawsze z wódeczką dobrą czekał rano i Maciek zawsze przychodził do niego, chlub takie trzy i mówi to tak jak mój ojciec zawsze przed, bo ojciec był, dobrze mówię, ojciec był nie drużnikiem, tylko takim co cenzorem, czy co bada w pociągach różnego. Rewizorem takim. No i ten Liszyk wrzucił Szczepańskiemu na weekendzie, jak jechali na weekend, wrzucił całą taką paczkę tych 40-latków i mówi, masz, zobacz sobie tego, czy to puścić, czy to nie puścić. Bo gdyby tego nie zrobił, Szczepański to przejrzał, mówi, puścić, proszę bardzo. I tak to przeszło. Także to było takie moje zderzenie z cenzurą wówczas. Natomiast w rozrywce, jak wracam tutaj do rozrywki, to znowu z kolei był taki towarzysz Filler na pewnym szczeblu, że tak powiem, pracy w bezpieczeństwie równocześnie i on sprytnie bardzo robił z naszymi programami, ponieważ nie kazał tego zanotować, nie nagrywać. I to było wspaniałe. Bo wtedy dyskusja, powiedzieli, nie powiedzieli, taki żart, nie taki żart, kto to słyszał, już mam kończyć, dobrze. I teraz jeszcze tylko ostatnia sprawa, to jest sprawa tego, co pan nazywa blichtrem może, to jest sprawa Sopockiego Festiwalu. Sopocki Festiwal był oknem na świat.
był oknem na świat dla Polski. Jak ludzie wyglądają, jak się zachowują, jak śpiewają, co robią. Nie tylko dla Polski, ale również dla Związku Radzieckiego i tych krajów ościennych, gdzie to było transmitowane, z wycięciami pewnymi oczywiście. No i tam moja funkcja była bardzo minimalna, mianowicie to była raczej funkcja produkcyjna. To było tak, że trzeba podzielić, bo Związek Radziecki nie mógł się spotkać z Ameryką, NRD nie mogło się spotkać z NRF-em, kobieta z mężczyzną, szybki, wolny i tak dalej, i tak dalej. I według tego schematu się pewną rzecz ustawiało. I tak. Dziękuję, to ja bardzo... Ja jeszcze tylko powiem jedno zdanie, które w związku z tym, że czytam trochę i przeczytałem Nicolasa Sebastiana Chamforta, który powiedział, tylko historia wolnych ludzi jest godna naszej uwagi. Historia ludzi żyjących w despotyzmie, w systemach totalitarnych jest tylko zbiorem anegdot. I ja jestem przykładem tego. Dziękuję Jerzemu Gruzie za te refleksje. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, taką ważną organizacyjną. Otóż bezwzględnie musimy to spotkanie zakończyć o godzinie 14:45 ze względu na obowiązki, które i Państwo i my rozpoczynamy o tym czasie. Dlatego teraz proszę już o zabranie głosu pana Andrzeja Kurca, który opowie o relacjach twórców i władzy. Ustąpiłem miejsca Jerzemu Gruzie, który się czuł nie najlepiej. Okazuje się, że w wspaniałej formie, ale mam swoich 15 minut. A propos Jerzy Gruza, polemizując z Władysławem Markiewiczem, potwierdził wszystkie tezy Władysława Markiewicza. To też Freud się kłania. Zaczynam. Kultura Polski Ludowej, to znaczy kultura polska, lat 1944-1989, przeżywała różne okresy rozwojowe, ale ogólnie charakteryzowała się ogromnym napięciem twórczym jednostek i środowisk intelektualnych i artystycznych oraz silnym, czasem przeciwskutecznym zaangażowaniem władzy w określanie i prowadzenie polityki kulturalnej. Celem tej polityki było udostępnienie całej kultury wszystkim warstwom społecznym, czyli jej demokratyzacja i awans kulturalny ludu. Ale równocześnie chodziło o powiązanie świadomości twórców z polityką państwa, a w kilku okresach wręcz o podporządkowanie ich wysiłku twórczego tej polityce. Na politykę kulturalną władzy ludowej, szczególnie w jej pierwszej dekadzie, ale i na stosunek twórców do tej władzy wpływało kilka zasadniczych czynników. Po pierwsze, autentyzm ludowej rewolucji, czyli dojście do głosu, choć nie do pełni władzy, ludu, to znaczy niezbyt licznej klasy robotniczej, wielkiej masy chłopskiej i plebejskiej, a także powstanie w tej rewolucji szansy urzeczywistnienia aspiracji twórczych przedwojennej, okrutnie doświadczonej przez wojnę i okupację, a najpełniej zaangażowanej w walkę narodowo-wyzwoleńczą inteligencji. Nie wolno o tym zapominać. Po drugie, żywiołowość entuzjazmu twórczego po zakończeniu wojny i okupacji, niosącej nie tylko śmierć i nieszczęście milionów, ale i okrucieństwo strachu i demoralizacji, podważenia wszelkich norm. Z tym twórczym entuzjazmem i natychmiastową odbudową, a równocześnie bardzo znaczną rozbudową instytucji oświaty, nauki i kultury oraz związanych z nimi środowisk, współdziałał świadomy zamiar sił politycznych nowo powstałej władzy. Szczególną w nim rolę odgrywał programowy dla wiedzy i kultury szacunek, a i półwiekowe praktyczne doświadczenie włączania klasy robotniczej do obiegu wartości kulturalnych ze strony działającej do końca 1948 roku Polskiej Partii Socjalistycznej.
współbrzmiało z tym doświadczenie komunistów skupionych w Polskiej Partii Robotniczej, wśród których istotną rolę odgrywało niewielkie środowisko twórców, straszliwie przetrzebione nie tylko przez wojnę, ale i przez czystki i ideową agresję stalinizmu, a także animowanych przez specyficzny ideał kulturalnego awansu mas oraz zasady wnoszenia przez inteligencję rewolucyjnej świadomości do żywiołowego ruchu mas robotniczo-chłopskich. Pamiętamy, kto jest autorem tej tezy. I po trzecie, na to wszystko nakładał się wraz z polityczną przemocą z zewnątrz stalinowski model polityki kulturalnej uznany przez polskich komunistów za wzór. Była to nie mająca alternatywy konsekwencja oddania Polski przez zwycięskie mocarstwa w strefę interesów i dominacji Związku Radzieckiego. Ten trzeci czynnik stał się zupełnie jednoznaczny po wystąpieniu Konstantego Fadiejewa na Wrocławskim Kongresie Intelektualistów w roku 1948. Był to równocześnie jeden z przejawów zimnej wojny dwóch systemów z jej okrutnymi dla Polski konsekwencjami. Wpływ i trwałość tych trzech czynników przedstawiały się różnie w różnych okresach Polski Ludowej, w jej sprzecznościach rozwojowych. Zwłaszcza sprzeczności między siłami polskiego stalinizmu i naciskiem sowieckiego imperializmu, a tym, co chyba trafnie było nazwane polską drogą do socjalizmu. Tą zainteresowaną ideowo przez socjalistów, m.in. Juliana Hochfelda i Jana Strzeleckiego, a urzeczywistnianą w praktyce politycznej przez genialny oportunizm socjalistycznego lidera Józefa Cyrankiewicza, ale uznawaną także, choć w szczególny sposób, przez lidera PPR Władysława Gomułkę. Wśród okresów Polski Ludowej wyróżnić trzeba niesłychanie płodny czas powojenny 1945-48 o silnych cechach żywiołowości, ale naznaczony politycznie nie tylko przez PPR i PPS, lecz i Polskie Stronnictwo Ludowe i Kościół. Potem następuje czas stalinizacji i sowietyzacji Polski 1949-1954, lecz często pożyteczny dla ludu przez rozbudowywanie instytucji kultury i proces wielkiego awansu oświatowego i kulturalnego. Potem okres 1955-1963, może ktoś się nie zgadza, bezpośrednio przed i dość długo po październiku 56, który przyniósł fundamentalne i mimo różnych zahamowań trwałe swobody kulturalne oraz otwarcie na Zachód. Rozpoczął się wtedy trwający do ustrojowego przewrotu 1989 proces odchodzenia od komunizmu, zanalizowany najgłębiej przez profesora Andrzeja Walickiego, ostatnio w wydanej w Bibliotece Kuźnicy książce Od komunistycznego projektu do neoliberalnej utopii. Polecam tę książkę. W okresie tym następowały dwa krótkie paroksyzmy o charakterze reakcyjnym. Pierwszy związany symbolicznie z marcem 68, a poparty przez sporą część społeczeństwa o postawach ksenofobiczno-antyinteligenckich, i drugi, rozpoczęty 13 grudnia 1981, o charakterze wojskowego zamachu stanu, zmieniony wkrótce zresztą w próbę powrotu do polskiej drogi do socjalizmu, zakończony jednak pełnym krachem ustrojowym. Już od początku lat 60. wraz z odchodzeniem od polityczno-państwowych haseł października 56 następowała odbudowa i rozbudowa struktur aparatu przemocy, zwłaszcza nakierowanych na infiltrację i manipulacje z środowiskami inteligenckimi oraz klerem, traktowanymi jako substytut przeciwnika klasowego. A w roku 1964 użyto przemocy państwowej nawet w stosunku do nosicieli idei zrodzonych wewnątrz partii. Myślę o liście Kuronia Modzelewskiego do partii. W tym samym roku 1964 zastosowano agresję polityczno-propagandową w związku z tak zwanym listem 34 skierowanym do premiera, w którym najwybitniejsi przedstawiciele środowisk zaprotestowali na gruncie obywatelskim, powołując się na
środowisk twórczych oczywiście, powołując się na konstytucję PRL, przeciw niedostatkowi papieru na książki i przerostom cenzury. Zabiegom premiera Cyrankiewicza, który przekonał Gomułkę, że list jest tylko śmierdzącą bombą podrzuconą przez Antoniego Słonimskiego, zazdrosnego o państwową fetę urządzoną Jarosławowi Iwaszkiewiczowi w 70. rocznicę jego urodzin, represji zaniechano wtedy. Paradoksalnie wydarzenie to pokazuje, jak ogromną rolę w życiu publicznym i polityce państwowej odgrywali twórcy. Zwraca tu uwagę postać Iwaszkiewicza, wielkiego pisarza i najwybitniejszego od czasów wojny autorytetu w środowiskach twórczych. Przez wszystkie okresy Polski Ludowej wykorzystywał swoją pozycję pozytywnego, bezpartyjnego do przekonywania władzy do swoich cichych postulatów. Były one w gruncie rzeczy przesłankami specyficznej polityki kulturalnej, a można ją sprowadzić do dwóch zasad. Twórca ma prawo żyć ze swojej twórczości, to znaczy być wynagradzany przez państwowy mecenat i ma prawo do kontaktu z kulturą światową, to znaczy do paszportu. Pacyfikująca konflikty rola Iwaszkiewicza wzrosła szczególnie w dekadzie Gierka i trwała aż do śmierci sędziwego pisarza, która symbolicznie zbiegła się z końcem tej dekady. W ten sposób znaleźliśmy się w latach 70. Dekadzie, która we współczesnej opinii publicznej uważana jest za najlepszy okres Polski Ludowej. Przyniósł bowiem największy wzrost konsumpcji i udogodnień społecznych, w tym zasadniczego zwiększenia substancji mieszkaniowej i dobrobytu wsi, a także otwarcia na zachód. Zakończył się jednak wielkim gospodarczym załamaniem i agresywną wobec władzy frustracją mas miejskich. Dla kultury był okresem pomyślnym, ale niejednolitym. Grudniowy zwrot roku 1970 zamknął w zasadniczej mierze okres plebejsko-nacjonalistycznego, antyinteligenckiego i antysemickiego paroksyzmu marca 1968. Nowy etap rozpoczął się zapowiedzią wielkich reform w dziedzinie polityki, administracji i życia wewnątrzpartyjnego oraz oświaty, nauki i kultury, ale przede wszystkim gospodarki. Najlepiej była przygotowana pod kierownictwem wielkiego, bezpartyjnego socjologa profesora Jana Szczepańskiego światła i nowoczesna reforma oświaty. Zawierała także ważne zapisy dotyczące kulturalnej roli szkoły. Jednakże, jak zresztą wszystkie pozostałe reformy, została wkrótce ograniczona i spłycona pod naciskiem inwestycyjnych żądań gospodarki i jej militarno-międzynarodowych zobowiązań oraz niskich horyzontów ekipy technokratów, która doszła do władzy. Ich symbolem może być choćby wpływowy w ideologii i gospodarce Jan Szydlok czy rządzący Śląskiem Zdzisław Grudzień. Nie zapominajmy o tym, ale w pierwszych latach tej dekady obok znacznego wzrostu konsumpcji materialnej i nadziei na dobrobyt nastąpił rzeczywisty wzrost wolności twórczych i rozwój bazy materialnej w nauce i kulturze. Istotne zmiany w dziedzinie kultury, jej znaczeniu i liberalizacji stosunków z władzą zostały zapowiedziane w tezach na szósty zjazd partii, mocno zresztą zbliżonych do programu Narady Wawelskiej Krakowskich Środowisk Twórczych, odbytej w październiku 1971 z udziałem nowych kierowników polityki kulturalnej Józefa Teichmy i Wincentego Kraśki. Ale już sama uchwała zjazdowa była w stosunku do liberalizmu i otwartości tych tez krokiem wstecz. Zaś w połowie dekady światła ekipa kierująca polityką kulturalną w Komitecie Centralnym Partii i w Ministerstwie Kultury, a w jej skład wchodzili m.in. Teichma, Kraśko, Lucjan Motyka, Jerzy Kwiatek czy Aleksander Syczewski, uległa wymianie na rzecz ekipy jednego z animatorów marca 68, Jerzego Łukaszewicza. Trzeba jednak przyznać, że realizowana pod wpływem Śląska tendencja decentralizacyjna sprzyjała na przykład rozwojowi i światłym inicjatywom środowisk kultury i nauki Krakowa,
animowanym przez politycznego lidera regionu Józefa Klasę, także zresztą odwołanego z tej funkcji w roku 1975. Spektakularnym przejawem tego szczytowego okresu były krakowskie Dni Kultury w Warszawie. Mam nadzieję, że warszawiacy pamiętają. W Warszawie był to również czas rozkwitu inicjatyw kulturalnych, przepraszam za protekcjonalny ton, ale jestem Krakus, w tym na przykład twórczości filmowej pod polityczną opieką ministrów Teichmy i Mieczysława Wojtczaka. Jednakże niemal równocześnie, ale szczególnie w drugiej połowie dekady, wzrosła w systemie władzy polityczna rola Służby Bezpieczeństwa. Osławiony trzeci departament rozwinął system inwigilacji, donosów na twórców oraz manipulowania zapisami cenzuralnymi. Cenzurą manipulowała przede wszystkim bezpieka, nie KC. Wiem to, bo doświadczałem tego. Sprowokowane zostało w ten sposób nie tylko zjawisko drugiego obiegu wydawniczego. Powstał też głęboki rozłam polityczno-ideowy w samych środowiskach twórczych i ich organizacjach. Doprowadziło to w następnej dekadzie do ich wrogiego podziału, a w konsekwencji do zupełnej marginalizacji tych środowisk w życiu publicznym. Wysiłki wydawców, była tutaj o tym mowa, aby nie dawać podstaw merytorycznych drugiemu obiegowi, to znaczy, aby dopuszczać zakazy typu cenzuralnego jedynie w przypadku naruszania przez dzieło, a nie twórcę, politycznej racji stanu, dały ograniczone wyniki. Władze uznały na przykład zasadę jedności polskiej literatury krajowej i emigracyjnej, ale uznały milcząco. Warto też przytoczyć mało znany przykład materialnej pomocy twórcom. Przy ministrze Syczewskim działała komisja rozdziału zapomóg i stypendiów. Uczestniczyli w niej tylko wiceprezes Związku Literatów Polskich, bohaterka antyhitlerowskiego ruchu oporu, a wybitna pisarka Halina Auderska, warto o tym pamiętać, i trzech szefów czołowych oficyn literackich. Olbrzymie środki pieniężne pochodzące z zysków z masowych wydań polskiej klasyki rozdzielano między wszystkich potrzebujących pomocy pisarzy bez względu na ich postawę polityczną. Opublikowanie nazwisk korzystających z tej pomocy opozycjonistów wzbudziłoby dziś sensację. Może IPN się tym zajmie. Podobnie zresztą jak zestaw nazwisk twórców zabiegających o łaski Macieja Szczepańskiego, potężnego, bo zależnego tylko od Edwarda Gierka, szefa telewizji i radia. Telewizja tego okresu stała się ogromnej wagi i jakości, otwartym na Zachód instrumentem kultury wysokiej, a także powszechnej, ale na wielkim poziomie rozrywki. A Gruda jeszcze siedzi, bo miał iść. Chwalę go tutaj. To coś niezwykłego. Nie będę innych nazwisk wymieniał, ale jest co najmniej kilkanaście nazwisk gigantycznych dla kultury polskiej właśnie w telewizji. Obniżało wartość programu telewizji i radia, tak, panie Jerzy, polityczne zakłamanie, bezkrytyczne propagowanie sukcesu władzy i uwielbienia pierwszego sekretarza KC, a także próby manipulowania twórcami. W drugiej połowie lat 70. powstała antysystemowa opozycja polityczna, wzmocniona przez sprzyjającą jej działalność Kościoła. Stało się to zwłaszcza wraz ze słabnącym zdrowiem, a potem śmiercią prymasa Stefana Wyszyńskiego, który, podkreślam to wielokrotnie i nikt się nie sprzeciwia, chociaż budzi to pewne przerażenie. Stefana Wyszyńskiego, który w rozumieniu polskiej racji stanu był bliski Gomułce i Gierkowi. Pozycja Kościoła umocniła się niezwykle przez wybór Karola Wojtyły na papieża i jego bezpośredni wpływ na masy Polaków. Z tym wszystkim zbiegło się poczucie frustracji mas, wywołane przez frustrację, jak wynika z definicji, jest to zawiedziona nadzieja wywołująca albo agresję, albo apatię. Frustracji mas wywołane przez narastający kryzys ekonomiczny i propagandowe fałsze oraz represyjne poczynania aparatu przemocy. Wszystko to zachwiało podstawami systemu Polski Ludowej.
Załamane zostały również wewnątrzsystemowe wysiłki zmierzające do dobrej zmiany, także w dziedzinie kultury, w rodzaju powołania lewicowej Kuźnicy, a przede wszystkim przygotowań do reformatorskiego 9. zjazdu partii wraz z żądaniami zmiany sposobów sprawowania władzy i ekipy kierowniczej. Inicjatywę wobec społeczeństwa przejęła jednak opozycja wraz z wybuchem fali strajków w lipcu i sierpniu 80. roku, powstaniem Solidarności i mitu Lecha Wałęsy, do którego rydwanu przybiegło także wielu twórców. Stan wojenny, kończę już ostatnie zdania, stan wojenny nie uratował Polski Ludowej, ani ranga jej kultury. Wielkość znakomitych w 45-leciu twórców, ich dzieł i wspaniałych okresów twórczych, które przyciągnęły także światowe zainteresowanie polską kulturą, nieporównywalne ze stanem dzisiejszym. Ani nowa polityka kulturalna, oparta na znakomitej ustawie z maja 1982 roku, animowana przez Mieczysława Rakowskiego i Hieronima Kubiaka, nie są dziś sprawiedliwie oceniane. Trzecia Rzeczpospolita przeciwstawiła im od samego początku programowy brak polityki kulturalnej, rozpad środowisk twórczych i upadek autorytetu twórców. Dziś stoimy przed nową epoką kulturalno-cywilizacyjną. Ale to jest już problem całej ludzkości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Andrzejowi Kurcowi i o zabranie głosu poprosiłbym pana Krzysztofa Kostyrkę, który opowie o wizjach kultury tamtych czasów. Ja mam mówić o wizjach kultury w latach 70. Tytuł trochę pretensjonalny, ale nie będę się z niego tłumaczył. Słucham? Do. Natomiast chciałem powiedzieć dwa słowa na temat tego, na czym opieram to, co chcę powiedzieć. Na jakich źródłach? Bardziej na obserwacjach, bardziej na uczestniczeniu w pewnych sprawach, niż na głosach oficjalnych przedstawicieli i tekstach napisanych czy pisanych. Chcę przede wszystkim mówić o trzech środowiskach, które miały decydujący wpływ na kształtowanie wizji i na wpływ, jak te wizje funkcjonowały w życiu społecznym Polski lat 70. Na środowisku władzy politycznej, administracyjnej i tej władzy, która była umocowana w instytucjach kulturalnych funkcjonujących w tym czasie, na ośrodowisku profesjonalnych twórców różnych kategorii i o środowisku katolickim. O tym środowisku katolickim zresztą najmniej będę chciał mówić. Odsyłam tutaj do książki Wiesława Niewęgłowskiego, księdza Wiesława Niewęgłowskiego, nie dlatego, żebym był bezkrytyczny w stosunku do niej. Owszem, traktuję ją jako propagandówkę, jako propagandową taką historię, ale te sprawy są bardziej znane. Otóż wizja, nazwę ją dla skrótu oficjalna, oficjalną wizją, była w dużej mierze kontynuacją okresów poprzednich, okresów rozumienia i wizji panujących w latach 40., 50., 60. I w dobrym, i w złym, to trzeba od razu powiedzieć. Kontynuacją w dobrych sprawach i niestety nie zlikwidowaniem pewnych doświadczeń i pewnych spraw, które dzisiaj i wtedy można oceniać jako krytyczne i niesłuszne w swoim działaniu.
była wizją w pewnej mierze lekceważącą i mniejszą uwagę przywiązującą do oddziaływania pewnych w każdym razie dziedzin kultury na życie społeczne, na życie polityczne. To pozwalało na większą swobodę także w traktowaniu spraw kultury. To otwierało pewną możliwość związków z kulturą zachodnią czy z kulturą światową. To także pozwalało na większą swobodę w działaniu, w twórczości artystycznej, w twórczości kulturalnej. To jedna cecha, którą chciałbym powiedzieć. Traktowano kulturę jako pewien epifenomen na zjawisko, które jest w dużej mierze zależne przede wszystkim od rozwoju gospodarki, od rozwoju spraw ekonomicznych. Dobre wyniki w tym zakresie kształtują także postawy kulturowe i wpływają na kształt kultury. Istotną sprawą było także zmiana języka. Pozwolę sobie na pewno anegdotę. W 1956 roku słuchałem przemówienia Gomułki, wprawdzie nie na latarni, tak jak jeden z moich przedmówców, ale słuchałem go w wojsku we Wrocławiu, transmitowanej przez radio. Jeden z moich kolegów umundurowanych, pochodzenia raczej wiejskiego, mówił: jak ten Gomułka wspaniale mówi, jak biskup. Bo rzeczywiście w tym, jak Gomułka przemawiał, był i ton kaznodziejski, był i ton patronacki. Natomiast Gierek, jego ekipa, ludzie funkcjonujący w tym czasie, mówili w sposób bardziej rzeczowy, mniej kaznodziejski, wolny od tego narzucania tonem autorytatywności wypowiedzi. Mówili bardziej konkretnie. Pamiętam takie wystąpienie Szydlaka na zebraniu w Gnieźnie, gdzie rozpatrywano projekt pomnika twórców państwa polskiego. Ten pomnik dzisiaj tam stoi. I bardzo się nie podobał ten projekt władzom Gniezna i obrzydzali go na różne sposoby. Że jest mało realistyczny, że stoi koło śmietnika, przeznaczony koło śmietnika i tak dalej, i tak dalej. Wypowiedzieli się wszyscy, łącznie z różnymi artystami, którzy tam wchodzili w skład jury obradującego nad tym projektem. I zabrał go Szydlak i powiedział: ja tam nie wiem, czy on ma być realistyczny, czy abstrakcyjny, to nie o to chodzi. To chodzi o nową dzielnicę Gniezna. Śmietnik trzeba uporządkować, tam trzeba zbudować nową dzielnicę. I to było dosyć charakterystyczne. Wszystkim artystom gęby się wydłużyły. Już nie rozmawiano, już nie krytykowano projektu, już nie miano tego. To był inny ton. Niezależnie od tego, czy ten ton, że ten ton opierał się o tym, o czym mówił jeden z przedmówców, że było lata 70., pierwsza połowa lat 70. była odczuwalna dosyć szeroko jako pewien polepszenie sytuacji gospodarczej i polepszenie konsumpcji. Być może wtedy można by powiedzieć, że zaczął się okres w ogóle konsumpcjonizmu w kulturze. Wizja
którą można odtworzyć, ta oficjalna, charakteryzowała się także tym, że w gruncie rzeczy nie tylko traktowano kulturę jako epifenomen zależny od innych ważniejszych procesów społecznych jak ekonomika i polityka, ale traktowano kulturę jako pewien system niezależnych od siebie pewnych dziedzin kultury. I nie wszystkie dziedziny, nie wszystkie składniki tego systemu traktowano z równym zainteresowaniem i w równy sposób. Po trzecie, można powiedzieć, że nie interesowano się tym, jak kultura się odtwarza w odbiorze społecznym. Interesowano się demokratyzacją, rozumianą przede wszystkim jako dostarczenie dużego produktu kulturalnego, jako zapewnienie dostępu do kultury. A to, co się dzieje z tym dostępem, jaki jest efekt tego dostępu, jak jest przekształcana świadomość, jak jest odtwarzana dawka kultury, to już było poza kręgiem zainteresowań i tym właściwie o tych sprawach ani nie mówiono, ani nie zajmowano się tymi sprawami rzeczywiście szerzej. Stąd w gruncie rzeczy, jeżeli chce się mówić o rzeczywistej kulturze lat 70., trzeba brać pod uwagę to, że my nie znamy i nie mówimy na ogół o tym, jaka była świadomość kulturalna klasy robotniczej, podstawowych kręgów życia społecznego. Środowiska artystyczne w gruncie rzeczy w pierwszym okresie bardzo dobrze przyjęły zarówno zmianę języka, którym nie mówiono nic o stylistyce, nie mówiono, nie charakteryzowano postulatów pod adresem twórców, jak ma wyglądać sztuka, i zapewniano pewien rozwój ekonomiczny, rozwój gospodarczy. Interesowano się przede wszystkim rozwojem gospodarczym, rozwojem warsztatowych warunków uprawiania twórczości, a także, co było pewnym, charakteryzowało środowiska takie jak architektów czy plastyków, byli zainteresowani w tym, aby w procesach produkcji przemysłowej, aby w procesach budownictwa na szerszą skalę mogli uczestniczyć twórcy kultury. Stąd były próby podejmowane przez Oskara Hansena w jego linearnym systemie ciągłym. System był projektowany przez niego wcześniej, wprawdzie, ale w latach 70. podejmował próby zarówno w Lublinie, jak i w Poznaniu realizacji tego systemu. Projektu, który wychodził naprzeciwko pewnych idei, powiedziałbym, socjalistycznych, wychodził naprzeciwko pewnych idei związanych z ekologią, podejmowanych przez oficjalne czynniki, i był rzeczywiście nowatorskim spojrzeniem na problemy budownictwa. Podobnie w mniejszej skali podejmował pewne próby Jan Berdyszak, twórca wybitny, malarz i rzeźbiarz, projektując na przykład dla Poznania bramę zieleni, zamiast pomnika budowanego, który tam miał stanąć, budowę pewnej zielonej bramy, która otwiera
się na całe miasto i łączy się z wcześniejszymi projektami rozwiązań miejskich i miejskich funkcjonowania zieleni w mieście. Tego typu projekty były projektami jakby wychodzącymi, uwzględniającymi pewne idee oficjalne, ale wychodzącymi szerzej niż te idee oficjalne. Powiedzmy od razu, że te idee nie były przyjmowane i nie zostały zrealizowane, albo zostały zrealizowane w bardzo częściowym tylko rozwiązaniu, jakie mamy w Lublinie, czy jakie mamy w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Już zaraz kończę. Chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o środowisko katolickie, rzeczywiście w latach 70. dzięki wystąpieniom Stefana Wyszyńskiego i dzięki wystąpieniom wielu wystąpieniom kardynała Wojtyły podejmuje Kościół katolicki szereg akcji na terenie Krakowa i na terenie Warszawy i na terenie wielu innych miast wojewódzkich, akcentując i krytykując oficjalne rozwiązania w taki sposób, że one jedynie są skupione na ilościowych problemach, a nie uwzględniają problem duchowych przemian. Dziękuję serdecznie i o zabranie głosu proszę pana redaktora Stanisława Zawiślińskiego, który opowie nam o filmie. Dziękuję serdecznie panu Krzysztofowi Kostyrce. Pan redaktor Zawiśliński powie o filmie. Cytat, który przypomina Wacław Sadkowski w swojej świetnej książce, cytat Staffa, mianowicie Staff kiedyś powiedział tak: od dawna zwiastowano, że bardziej niż chleba poezji trzeba w czasach, gdy wcale jej nie trzeba. To odnoszę do dzisiejszego zebrania, do dzisiejszej SLD i do dzisiejszego myślenia o sprawach. Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi Kostyrko. Pan redaktor Stanisław Zawiśliński. Dzień dobry państwu. Czy słychać? No powiem, że całe życie czekałem, żeby za taką trybuną stanąć. Nigdy nie stałem i to w takim zacnym gronie. Zastanawiałem się właśnie, dlaczego mam państwu o kinie lat 70. mówić. No ale doszedłem do wniosku, że dlatego, że jestem wychowankiem dyskusyjnego klubu filmowego Kwant. Był taki klub, no państwo wiedzą, on spowodował to, że premiera światowa filmu Zawód reporter Antonioniego odbyła się w Warszawie. To była połowa lat 70. Wspominam o tym DKF-ie i o Antonionim w Polsce, dlatego, no bo to był... Chyba to było też polskie kino i polska publiczność i to były lata 70. Ja w latach 70. studiowałem i to były początki mojej pracy dziennikarskiej, a związanej z filmem między innymi przez uczestnictwo w DKF-ach, bo DKF-y to był taki wentyl. Można było sobie bezpiecznie pogadać, ale też nie wszystko można było obejrzeć. Antonioniego sprowadzał Słowicki sprowadzał przez ambasadę. No potem oczywiście minister Dąbrowski powiedział, że on sprowadził, no ale kiedy już był ministrem, w każdym razie to jest wielkie historyczne wydarzenie. Antonioni sam zresztą te kasety z taśmami nosił, tak. 30-kilogramowe. No jeszcze pamiętam na początku studiów takie wydarzenie, dzisiaj znalazło się na pierwszych stronach gazet, ale wtedy w ogóle pominięte milczenie, mianowicie wybito szybę w Empiku na placu Wilsona, wtedy Komuny Paryskiej, na spotkaniu z Krzysztofem Zanussim, ponieważ zabrakło miejsc i nie wszyscy mogli się pomieścić, to było po premierze filmu Iluminacja.
Młoda inteligencja wtedy się bardzo interesowała takimi filmami. Dzisiaj też takie filmy powstają. Przedtem była Struktura kryształu, to był taki film, państwo pamiętają, przełomu końca lat 60. i 70., kiedy Zanussi się zastanawiał, jaką karierę robić, pionową czy poziomą. No i oczywiście to dawał nam do myślenia wtedy, bo to było takie kino myślące. I nie wiem, czy państwo wiedzą, dzisiaj takie same filmy powstają. Na przykład jest taki film przez studio Munka zrealizowany, 128 szczur, zrobiony przez równolatka Zanussiego, 30-latka, pana Pączka. I teza tego filmu jest taka, czy być szczurem i brać w tym wyścigu szczurów udział, czy też wykopać sobie grób na początku życia. I on, ten bohater, kopie sobie grób właśnie, już nawet sobie robi inskrypcję na tym, no bo nie chce brać udziału w wyścigu szczurów. Więc epoka się zmieniła, kilkadziesiąt lat, ale dylematy trochę w nowych dekoracjach powstały, tylko są bardziej tragiczne, no bo jednak za nas Zanussi się nie zastanawiał nad tym, czy żyć, czy nie żyć, tylko jako karierę zrobić. A tu chłopak, 30-letni młody filmowiec, zastanawia się, czy brać udział w tym wyścigu szczurów. Ale to tak na marginesie, proszę państwa, żeby troszeczkę rozładować atmosferę, bo w zasadzie co ja mogę państwu powiedzieć o kinie lat 70., skoro państwo je oglądali tak samo jak ja, byliście jego komentatorami, współuczestnikami, współtwórcami i tak dalej. No ja mogę tylko z perspektywy czasu zauważyć, proszę państwa, że kino w latach 70. to już nie była najważniejsza ze sztuk, choć niektórzy tak mówili, bo wtedy najważniejszą ze sztuk była już telewizja. Była telewizja. I reżyserzy szybko to zrozumieli. A teraz najważniejszą ze sztuk jest internet, prawda? Bo internet może zmieść władzę z posad, prawda? Przedtem telewizja, prawda, jak była opanowana, różne rewolucje była najważniejsza. No a kino to jeszcze żadnej rewolucji nie spowodowała na razie. Tak. Sztuka mięsa. Tak jest, tak, tak. Ale jeszcze ważne, w latach 70. było słowo, jak państwo pamiętają, i tego władza się strasznie bała. Ja pamiętam, jak Krzysztof Kieślowski zrobił film Położony na półki Spokój. Tam jest taka scena, gdzie robotnicy protestują. Napisałem, że strajkują, no to cenzura mi zmieniła, że to był rokosz robotniczy. Nigdy nie wiedziałem, że robotniczy może być rokosz, ale wtedy się dowiedziałem. No również były takie problemy, jak Sztandar Młody, w którym pracowałem, prawda, napisał w prognozie pogody, że zawiały wiatry z kierowników wschodnich, no i oczywiście władza się strasznie przestraszyła, że to z kierowników były te... Jak zrobiłem wywiad z Zanussim, pamiętam, to on powiedział, jak to było w okresie stalinizmu, a cenzura zmieniła, że to było w okresie kultu jednostki. Także myśmy z takimi problemami jako dziennikarze się stykali, filmowcy się spotykali z większymi problemami, bo w gruncie rzeczy problem polskiego kina, proszę państwa, to jest problem tego PRL-owskiego, że ono się rozwijało od przełomu do przełomu. Po każdym przełomie była jakaś nadzieja, że będzie lepiej. I przełom lat 70. po grudniu zaczął się od tego, że dano kamerę młodym filmowcom. Tymi filmowcami to byli Zygadło i Kieślowski i mieli zrobić taki obraz Polski robotniczej 71 roku. Film się nazywał Robotnicy 71. Władzy się nie podobał dlatego, ponieważ oni zarejestrowali, jak fałszowano wybory do lat robotniczych. Film okrojono. Pokazano w telewizji już takie jak należy, nazywał się Gospodarze, nie Robotnicy 71. Po latach oczywiście przywrócono tytuł i wersję pierwotną. I w zasadzie kino polskie lat dekady Gierka, prawda, to jest kino od Robotników 71 do Robotników 80. Od grudnia do tego Robotników 80 już nie ocenzurowano. Ale w gruncie rzeczy z punktu widzenia filmowców to w zasadzie to była cały czas walka o poszerzenie swobody wypowiedzi, żeby można było po prostu powiedzieć więcej. I to był slalom. O tym slalomie można powieść napisać. Jedni w tym slalomie mieli więcej szczęścia, drudzy mniej. To zależało też od ludzi, no ale efektem było tak, że jednak ponad 40 dokumentów w latach 70. położono na półki. Ponad 40 dokumentów, kilkanaście fabuł. Nie można było wielu filmów zrealizować właśnie z powodów politycznych. Austeria czekała, nie mogła być zrealizowana. Na Matkę Królów Zaorski czekał 9 lat na możliwość realizacji. Przesłuchanie nie mogło być zrealizowane. Niektóre scenariusze, zresztą powiem państwu, się trochę historią kina interesuje i pomysły to w zasadzie wędrowały w polskiej kinematografii od 1948-1949 roku. Na przykład już w 1948-1949 roku tutaj mam taką książkę Fabryka Snów, która się ukazała w łódzkiej wytwórni, która oczywiście padła w wyniku transformacji. Projekty takich filmów jak Wesele, jak Chłopi, to już w 1948 roku powstawały.
długo, wiele lat trzeba było czekać, także twórcy zaraz po wojnie mieli mnóstwo pomysłów, które były realizowane za lat 10, 15, 20 albo w ogóle nie zostały zrealizowane. Ale ten pierwszy moment był wczesny. Co chcę Państwu tutaj jeszcze ciekawego powiedzieć? Więc o tym slalomie wszyscy Państwo wiedzą, na czym ta gra polegała, żeby można było jakieś sformułowania przemycić. Zdziwiło mnie tylko, że nawet filmy animowane były kładzione na półki. I był taki film Daniela Szczechury, gdzie tam, proszę Państwa, spadochron się odpada i dwóch tych spadochroniarzy mówi do siebie, jak uderzymy w kościół, co to będzie. No i cenzura to zdjęła, bo się przestraszyła, co by było, gdyby na kościół spadł. Ten lotnik, ten film leżał na półce kilkanaście lat, króciutki bardzo. No dzisiaj jest klasyką polskiej animacji, tak samo jak Daniel Szczechura, prawda? No więc proszę Państwa, to jest jeden ciekawy rzecz, ale druga rzecz wydaje mi się, że z różnych perspektyw można na to kino spoglądać. Jedna rzecz nie ulega wątpliwości, to był dobry czas dla polskiego kina. To było kino różnorodne, gatunkowo, tematycznie, formalnie, stylistycznie, a jeżeli chodzi o fakty, no od tych trudno dyskutować, to były 4 nominacje do Oscara w latach 70. 4 nominacje. Ziemia obiecana, Panny z Wilka, Wajdy. To był... Kto jeszcze był nominowany w latach 70? Słucham? Noce i dnie, tak. I Potop. 4 filmy. Były 3 duże nagrody w Cannes dla człowieka z żelaza, człowieka z marmuru, dla Spirali Zanussiego i dla Haasa za Sanatorium pod Klepsydrą, wielka nagroda jury. Zresztą Haas był ofiarą polityki lat 70., bo po tym powrocie z nagrodą z Cannes w zasadzie miał taki wilczy bilet, bo były takie wilcze bilety, zakazy na nazwiska, to wszystko było i to nie jest chlubne. Jeżeli sentymentem dzisiaj patrzymy na to kino, to polityka personalna taka wybiórcza, no to niestety nie jest zbyt chlubna. Wielu reżyserów nie mogło rozwinąć swoich talentów. Były dramatyczne kariery, na przykład Wojciecha Wiczniewskiego, takiego bardzo utalentowanego reżysera, także nie możemy w takim kontekście dzisiaj sentymentalnym mówić, bo wiele filmów nie powstało. Wiele ludzi się nie zmieściło w tym slalomie, więc to o tym wszystkim trzeba pamiętać. Niemniej chcę zwrócić uwagę, bo ponieważ mówiłem, że pod różnym kątem można patrzeć na kino lat 70. Chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę generacyjną, która się dzisiaj poniekąd powiela. Otóż proszę Państwa, ci twórcy, którzy urodzili się w okresie międzywojennym, to kiedy zaczęli robić swoje filmy, Wajda, Kawalerowicz, prawda, Haas, w zasadzie najpierw to dla nich tematem był rozrachunek z wojną. Munk. Natomiast w latach 70. do głosu doszło pokolenie ludzi wychowanych w PRL-u. Już wychowanych, oswojonych z tych PRL-em. I to oni postawili tezę, najpierw pisarze, że ten świat, w którym żyją, jest światem nieprzedstawionym. Oni nie mają ochoty tworzyć dzieł o tym, jak być powinno, do czego ideologia ich skłaniała, tylko oni chcą robić filmy o tym, jak jest. I to był problem, bo władza zachęcała wówczas, żeby robić filmy o współczesności i najbardziej te filmy kastrowała potem. Bo ten obraz współczesności, który to pokolenie miało, akuratnie zgadzał się z obrazem pokolenia będącego u władzy. To jest bardzo charakterystyczne. No tak to było, niestety, trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, niemniej jednak, mimo tego, jak dzisiaj patrzymy z perspektywy, mimo tych problemów cenzuralnych, mimo tego slalomu, który uprawiali artyści z władzą, raz bardziej udanie, raz mniej, to zwłaszcza obraz Polski PRL-u lat 70. zawarty w dokumentach jest nieporównywalny moim zdaniem z żadnym obrazem w Europie. To jest po prostu niesamowite świadectwo. Spójrzcie Państwo na filmy Kieślowskiego, na filmy Łozińskiego, na filmy Kamieńskie, jeszcze kilkunastu dokumentalistów, Karabasza. Pamiętam, to jest niezwykle autentyczny zapis Polski, który się udało zrobić, ale oczywiście co drugi z tych filmów wszedł na półki, ale dzisiaj możemy je oglądać. I obraz Polski. Ja pokazuję na przykład bardzo często studentom filmy Kieślowskiego, bo jestem jego biografią. Proszę Państwa, ci ludzie otwierają oczy, że tyle jest autentyzmu. Ja nie wiem, czy niektórzy Państwo pamiętają, jakie były dyskusje o filmie Życiorys Kieślowskiego. Zresztą na zebraniach partyjnych i na zlecenie partyjne zrobione. Do kin nie wpuszczony, ale dostał nagrodę Drożdży polityki. Nie wiem, czy Państwo pamiętają jego film z miasta Łodzi, Szpital.
To była rejestracja autentycznych problemów i życia, tak jak ono w Polsce wyglądało. My o tym zapominamy i nie ma co się dziwić, że zapominamy, ponieważ pozwalamy na to, aby wielkich twórców traktować jak zero. 2 lata o Kieślowskim napisano, że Kieślowski to jest zero w Newsweeku. A cała Europa, proszę Państwa, się nimi zachwyca i nawet te dokumenty ogląda, nie mówiąc o fabułach. I takich reżyserów polskich jest wielu, którzy w latach 70. właśnie zaznaczyli swoje piętno, mimo że borykali się z cenzurą, z władzą. Powiem Państwu jeszcze jedną tezę. Najbardziej krytycznie patrzyli ci, którzy w PRL-u się wychowali i którzy jeszcze przez PRL byli nieobłaskawieni. Bo gdy ci zostali obłaskawieni, to już ten krytycyzm stracili. I tak się dzisiaj to też składa, że jak władza obłaskawi za bardzo twórców, to oni o tym przestają być. Kieślowski nie dostał żadnego odznaczenia w Polsce, choć dostał Legię Honorową. Mówię o Kieślowskim, ale takich twórców było, a byli twórcy tacy, którzy, reżyserzy, którzy byli budowniczymi twórcy Polski Ludowej, ale już dzisiaj tego, że tak powiem, nie piszą w swoich biogramach. Dziękuję. Ale można przeczytać w chuj z chuj. Dziękuję panu redaktorowi. Jeszcze na koniec chcę tezę postawić, że dzisiaj dorasta pokolenie i oni na razie robią filmy w studiu Munka, takie, które kojarzy mi się z kinem moralnego niepokoju. Podgryza ten system, w którym się wychowało, bo go lepiej zna, lepiej obserwuje i nie czuje się w nim dobrze. W związku z tym podejrzewam, nie wiem, czy Państwo widzieli film Dzień Kobiet 30-paroletniej Marysi Sadowskiej, nie wiem, czy Państwo, a na pewno oglądacie Miłość Fabickiego z seksaferą olsztyńską inspirowane. Jest coraz więcej takich filmów, chociaż rynek absolutnie nie lubi kina społecznego. To możemy sobie powiedzieć. Ale tak jak tamto kino, które powstawało w służbie ideologii, tak to kino, które dzisiaj powstaje w służbie rynku, też czasami pokazuje lwi pazur. I chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, że w młodym pokoleniu 30-parolatków ten niepokój dzisiaj jest widoczny, podobny do tego niepokoju, jak to było kino moralnego niepokoju, a niektórzy mówili, że to jest kino niemoralnego spokoju. No więc te właśnie i lepszej analogie, puenty, pan redaktor Zawiśliński, bo również możemy być sportretowani przez tych młodych ludzi za chwilę. Dziękuję. Dziękuję redaktorowi Zawiślińskiemu. I nikt lepiej nie opowie o literaturze lat 70. niż pan redaktor Wacław Sadkowski, którego uprzejmie proszę o zabranie głosu. Proszę Państwa, pora jest tak spóźniona, że ja się ograniczę właściwie do glosy takiej króciutkiej, do dwóch wystąpień moich przedmówców, Andrzeja Kurca i Krzysztofa Kostyrki. No i nie wiem, może do zasygnalizowania po jednym zdaniu charakteryzującym pewne dokonania literackie, które wydają mi się po półwieczu, jakie już minęło od lat 70. sprawdziły się i utrwaliły swoją pozycję w literaturze. Glossa uściślająca. Proszę Państwa, w środowisku literackim reprezentował władzę pewien Mefistofeles. Nazywał się Janusz Wilhelmi. Nie tylko zresztą w środowisku literackim odegrał niejaką rolę i mnie nawet zdziwiło, że moi przedmówcy, którzy omawiali sprawy choćby rozrywki, był to przecież wiceprezes telewizji, ale to tylko wzmiankowany, jego rola nie została jakoś tu opisana. Co wniósł Wilhelmi? Nie tylko koniec ideologizacji, przy maksymalnej polityzacji życia literackiego i nie tylko zmianę języka, ale zmianę stosunku między partnerami w dyskusji, między władzą a twórcami. Pokażę to na przykładzie nieco ubiegającym lata 70. Pod koniec lat 60. redagowana przez Wilhelmiego Kultura, tygodnik czołowy, tygodnik literacki, zaczął drukować taki cykl artykułów przypominających czołowe postaci literackie w Polsce lat pierwszego 25-lecia PRL-u. W ten sposób odmrażano niektórych pisarzy, dość nieśmiało, ale
jednak robiono to, zepchniętych właściwie jak gdyby na taki lokalnie tu w Polsce zorganizowany Sybir, zamrożono ich kompletnie. Jednym z tych pisarzy był Jerzy Andrzejewski. To fakt, którego autentyczność mogą potwierdzić nawet niektóre osoby tu będące na sali, ale ja zwyczajem pamiętnikarzy brytyjskich nie będę wymieniał nazwisk ludzi jeszcze żyjących. Będę operował nazwiskami tylko w stosunku do nieboszczyków, którzy mi przynajmniej nie wytoczą procesu honorowego. Otóż do tego rzędu pisarzy wymagających zdaniem Wilhelmiego przypomnienia zaliczył oczywiście Jerzego Andrzejewskiego. Krzysztof Mędrak, wymienię, bo nie żyje, krytyk zapowiadający no, potężny potencjał wiedzy i zdolności interpretacji literatury, prowadzący dział krytyki w tym piśmie, zamówił u jednego z wybijających się młodych poetów i prozaików tego czasu szkic o Andrzejewskim. Szkic ten napisał, indagowany. Obaj panowie złożyli to Wilhelmiemu i czekali w wielkim napięciu, co się stanie. Wilhelmi czytał szybko, po kilku, a nawet nie kilkunastu minutach wyszedł ze swojego gabinetu, położył ten tekst, który otrzymał na biurku sekretarce i powiedział, to proszę to skierować do druku. Ale wtedy panowie zorientowali się, że pierwsza strona tego tekstu jest przekreślona grubą krechą. No to go spytali, panie redaktorze, ale co to znaczy, co to skreślenie? Jak to, co to znaczy? Tam jest porównanie między przedwiośniem a popiołem i diamentem. Nie ma takiego porównania. Przedwiośnie napisano w niepodległym kraju. I otóż to była tak rewolucyjna zmiana w relacjach, nie tylko w języku. W tamtym czasie nawet tę politykę indoktrynowania robiono na tyle inteligentnie, że unikano jaskrawych kłamstw. Nie było już bajd o niemieckiej zbrodni w Katyniu. Po prostu o Katyniu się nie mówiło. Kim poza tym był Wilhelmi? To był człowiek, oczywiście my wszyscy wiemy, Warszawka, salon, tam najpierw stolik u Marca w kawiarni wokół Słonimskiego, gromadzący się ludzie, potem przeniesiony do piwu, z piwu potem do czytelnika, do tej jadłodajni w podziemiach czytelnika. Proszę państwa, to był pozór. W istocie klimat intelektualny tamtego czasu wyznaczało zupełnie inne środowisko. Grono ludzi, którzy całe lata, właściwie 50. i 60. przesiedzieli jako skromni edytorzy w różnych wydawnictwach. Jan Józef Lipski był też edytorem, opracował wspaniale, to była pokazowa robota edytorska, nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego. Ale to byli tacy ludzie jak Klemens Szaniawski, późniejszy no, czołowy intelektualista ruchu oporu, jak Jan Józef Lipski wspomniany, jak Marcin Czerwiński, późniejszy redaktor Nowych Książek. I tak dalej. My tych nazwisk możemy wymienić więcej. Kim był tym wszystkim Wilhelmi? Jednym z najlepszych znawców pewnego nurtu filozofii polskiej, nazywanego neopozytywizmem. To są te ci filozofowie lwowsko-warszawscy, bardzo precyzyjni, bardzo biegli w ścisłym, że tak powiem, i definiowaniu, i w ścisłym operowaniu językiem. I Wilhelmi dał się poznać jako jeden z najlepszych znawców tej problematyki, kiedy objął już po ministrze Teichmie takie właściwie faktyczne kierownictwo w Ministerstwie Kultury i przyjął kilka osób w swoim gabinecie, osób, które w ruchu formowano komisję mającą wskazać najpilniejsze potrzeby przekładowe z zakresu no, dziejów myśli ludzkiej, tych największych dokonań w myśleniu filozoficznym człowieka. I w czasie dyskusji, w której uczestniczył wtedy Paweł Hertz, członek tej komisji, jeden z najlepszych też i edytorów, i erudytów w naszym życiu umysłowym, uroczy człowiek, tak zwany Kubuś, czyli Zawadzki on się chyba nazywał, no, też inteligencja niepospolita, wiedza encyklopedyczna. No ja tam byłem też dołączony z uwagi na literaturę na świecie. Myśmy tam w lokalu tej redakcji sporządzali tę listę. I cóż się okazało? Wilhelmi wytknął
tej komisji podstawowe luki w przedstawieniu właśnie tego kanonu, świetnego kanonu myśli, nowoczesnej myśli filozoficznej w świecie. I co się z tym dalej działo? To Państwo mogą zobaczyć na takim oto przykładzie. On się sam właściwie usidlił. Nie uwzględnił pewnego czynnika, którego jako niedoświadczony politycznie nie dostrzegał wtedy. Stał się niewolnikiem mocodawców. Jakich mocodawców? To też pokażę na przykładzie anegdoty, też nie podając, nie wszystkie nazwiska podając. W tejże redakcji zgłoszono, młody krytyk, wtedy wybijający się krytyk filmowy, zgłosił recenzję bardzo krytyczną z jakiegoś filmu, którego tytułu już nie pamiętam, opartego na scenariuszu Ryszarda Frelka, wówczas no, ulubieńca Edwarda Gierka, takiego no, czarusia właściwie, próbującego zaimponować rozległymi horyzontami, znajomością świata i tak dalej, ponieważ był korespondentem Papa z zawodu i jeździł po różnych krajach. Otóż ten krytyk też czekał na orzeczenie Wilhelmiego, kiedy w swojej redakcji zgłosił tę recenzję. Wilhelmi wyszedł ze swojego gabinetu i skwaszony cisnął tę recenzję do kosza. Recenzent oburzony, wzburzony może raczej. Jak to, panie redaktorze, dlaczego? No co Wilhelmi ze skrzywioną twarzą, przecież nie mogę opublikować tak morderczej recenzji z filmu, którego scenariusz oparty jest na książce Frelka. No ale ja jestem w stanie, powiada krytyk, jakoś złagodzić tę recenzję, no, doprowadzić ją do sceny, do stanu brutalności. No proszę, niech pan próbuje. Krytyk wyszedł, wrócił po dwóch dniach, na szczęście był to weekend, więc miał trochę czasu, wrócił po dwóch dniach z tekstem poprawionym, dał go znowu do czytania Wilhelmiemu. Wilhelmi wyszedł z gabinetu też już teraz nawet po krótszej lekturze i wrzucił ten tekst do kosza. Jak to? Zdziwił się krytyk. Na co Wilhelmi popatrzył w jego oczy wymownie i powiedział do takiej pani Kazi, która była gońcem formalnie, albo właściwie taką gospodynią tej redakcji. Pani Kaziu, proszę wyjąć ten tekst z kosza i skierować go do drukarni. I otóż, co się stało po... Myślę, że to był... Wilhelmi jest bardzo ciekawą osobowością. Po triumfie odniesionym przez precyzyjny umysł wykształconego, wytrawnego intelektualisty, nad no, poprzednikami, no, zilustruję to też pewną anegdotą. Zaraz po marcu 1968 roku był taki w Poznaniu zresztą, pod okiem Jerzego Ziomka i Krzysztofa Kostyrki, zorganizowany zjazd socjologów, na którym wspaniały referat wygłosił profesor Jan Szczepański, arcymistrz w kodowaniu bardzo ostrych i wyrazistych ocen w języku niedrażniącym słuchaczy, ze względów, które się za chwilę staną jasne. Otóż po tym referacie podszedł do niego przedstawiciel, oficjalny przedstawiciel kierownictwa partii skierowany na ten zjazd z gratulacjami. Ależ jaki to wspaniały referat, panie profesorze. Wszystko no tak jasno i pięknie pan powiedział, tylko jednego pojęcia nie rozumiem. Co to znaczy oktrojować? No i w tym momencie państwo już widzą, że musiała się skończyć w naszym rozwoju cywilizacyjnym i awansie kulturalnym mas ludowych, musiała się skończyć epoka nie tylko kultu, ale nawet i jakiejś tolerancji dla niekompetencji w kierowaniu sprawami kultury. Wilhelmi spełniał najwyższe wymagania w tym zakresie z niesłychaną precyzją i z niesłychaną konsekwencją, realizując model nowoczesnego, mefistofelicznego w istocie manewrowania kulturą. Ale czekałby, gdyby go opatrzność nie była powołała między aniołki, to prawdopodobnie musiałby nastąpić jakiś kryzys, kiedy nacisk tej
nie umiejącej dorosnąć do nowej sytuacji rzeszy wykonawców polityki, a z takimi mieliśmy do czynienia głównie w ruchu wydawniczym i w środowisku literackim, kiedy ten nacisk byłby go jakoś, bo już widać było, że ten, przed tym naciskiem ustępuje, wyciągnął tę taką służalczą, taką kompromisową, nazwijmy to najdelikatniej, recenzję z kosza i wydrukowała ją Kultura w kolejnym numerze. Czyli gra w otwarte karty, już nie zmiana języka, zmiana w ogóle stylu współżycia z ludźmi inaczej myślącymi, no i także z dającą się jednak poznać z licznych druków, które krążyły po Polsce mniej lub bardziej legalnie, prawdą historyczną, że ta polityka skazana była na zagładę. Natomiast tymczasem przyniosła wiele szkody i stała się jednym z przyczyn odwrócenia się nastrojów, które w początku lat 70. były pełne wyczekiwania, nadziejnego wyczekiwania na tę nową erę w relacjach między władzą a środowiskiem. I tej wyrządziła postawę Wilhelmiego, tej nadziei zadała po prostu cios śmiertelny, wyrządzając polityce kulturalnej tego czasu ciężkie straty. Proszę Państwa, ja nie chcę nadużywać mojego czasu. Myślę, że osobnej dyskusji wymagałoby choćby takie przepatrzenie krótkie. Mam tu przygotowany cały taki zbiór fiszek dotyczących utworów literackich, które się po półwieczu ostały. Ale nie chcę przedłużać tego speechu, bo są dalsi mówcy. Proponuję, żebyśmy się o sprawach literatury wymagających jednak poważnego i osobnego potraktowania mogli spotkać na jakąś rzeczową rozmowę o tych sprawach, bo to warto zrobić. Chciałbym się ograniczyć do stwierdzenia, że gdyby tylko Teodor Parnicki działał na horyzoncie literackim lat 70., to i tak ten krótki okres w rozwoju literatury polskiej wieku XX zasługiwałby na szczególną uwagę. No a co się tyczy Parnickiego, to mogę tylko jedno powiedzieć, że jeżeli stworzono w literaturze światowej coś w rodzaju powieści fantastyczno-historycznej, to w Polsce stworzono jeszcze jedną jej odmianę, literatury absurdu historycznego. W powieściach Parnickiego mamy do czynienia nie tylko z sytuacjami, najpierw z sytuacjami, które się mogły zdarzyć, ale nie ma potwierdzenia, czy się zdarzyły. A w jego finalnej fazie jego rozwoju, której zresztą wielką uwagę poświęcał miesięcznik Nurt w Poznaniu, redagowany przez Kostyrkę, ze względu na genealogię wielkopolską, genealogię Parnickiego. Ta fantastyczna wizja nieprawdopodobieństw, absurdów historycznych przygotowywała nas intelektualnie na rzecz, której nikt nie przewidywał. Przywołany tu Klemens Trzaniaski powiedział kiedyś, że upadek związku, proszę pamiętać, że to był człowiek, który został w 68 rokiem dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii w Uniwersytecie Warszawskim, tej wykluwalni opozycji. I był to człowiek, który przyjął na siebie odpowiedzialność za uratowanie potencjału ludzkiego, materii ludzkiej zgrupowanej wokół tego wydziału przed pogromem. Więc był to po prostu wyznawca doktryny Wielopolskiego w stosunkach z Wielkim Bratem i w ogóle ze stosunkach... Serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Więc proszę pamiętać, że zostaliśmy przygotowani intelektualnie przez śmiałość wyobraźni polskiej literatury reprezentowaną w najwyższym stopniu przez Teodora Parnickiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu redaktorowi Sadkowskiemu. I proszę o zabranie głosu pana redaktora Tomasza Miłkowskiego, który opowie o teatrze tamtych czasów. Z
właściwie powinienem zacząć od krótkiego stwierdzenia: kruca fuks, mało czasu, jak to w banku, a zwłaszcza, że pan marszałek no, wybrzękuje wypowiedzi, dlatego bojąc się, że mogę nie dotrwać do końca, zacznę od puenty, to znaczy od tezy. Bo wszyscy jeszcze na koniec mówią jakąś tezę, więc ja też mam jakąś tezę, zresztą dość zbieżną z tym, co już się tutaj pojawiało. Mianowicie teza brzmiałaby tak. Te, oczywistą jest rzeczą to ta książka deprymująca, właściwie książka Grzegorza Wiśniewskiego, która każdemu z nas mówiących przypomina, jak źle jesteśmy przygotowani do dzisiejszej dyskusji, bo o każdym z tych zdarzeń, faktów, które tutaj są wymienione, można byłoby naprawdę dużo ciekawych rzeczy mówić i porównywać, jakie to miało znaczenie. Ale właśnie ta książka jest dowodem na to, że teatr, w szczególności chyba, jako sztuka jednak mimo tej liczby widzów, niszowa, cieszył się względną swobodą, znacznie większą swobodą niż inne dziedziny twórczości, stąd więcej tam było wolno. Co oczywiście nie znaczy, że było całkiem słodko. Może to się wydawać, ta teza, dosyć paradoksalna, ponieważ paradoksalna z tego powodu, ponieważ rok 68, wydarzenia marcowe, zdjęcie dziadów, odwołanie Kazimierza Dejmka z dyrekcji Teatru Narodowego stworzyło wyjątkowo silny rodzaj bariery, czy też naprężenia stosunków między twórcami teatru a władzą. I w związku z tym wcale być tak nie musiało, jak się stało. To znaczy, że te stosunki okazały się zupełnie poprawne, a nawet w pierwszej połowie lat 70. wręcz wzorcowe. Dopiero druga połowa lat 70. i to wszyscy kolejni mówcy potwierdzali, każdy trochę z innego powodu, wskazując na przyczyny tego stanu rzeczy, ale właśnie ta druga połowa lat 70. była odejściem od tego bardzo poważnego otwarcia, jakie nastąpiło na początku po zmianie ekipy rządzącej. Warto może przypomnieć dla potwierdzenia tego faktu choćby coś tak znamienne zdarzenie, jak list wystosowany przez prezesa Gustawa Holoubka przez zjazd Związku Artystów Scen Polskich, który dzisiaj właściwie czytamy z pewnym zdumieniem, a nawet przejęciem, że to jest rodzaj listu wiernopoddańczego. Znaczy taki list, w którym my artyści zobowiązujemy się, no w takim duchu pisany. Ale to nie było związane z jakąś próbą lizusostwa, czy też stworzenia sobie szczególnie dobrych stosunków z władzą, ale rzeczywistym zauroczeniem, tą nową propozycją i tym otwarciem w polityce kulturalnej, jakie zostało zadeklarowane, czego zresztą świadectwem była także obecność wielu wybitnych twórców we władzach partyjnych, no, żeby wspomnieć choćby nazwisko Tadeusza Łomnickiego czy Jerzego Trali. Był to też czas bardzo trafnych decyzji personalnych. Ale w Komitecie Centralnym był. Nie? Łomnicki był. No ale był też rodzaj deklaracji. Natomiast decyzje personalne w wielu teatrach, dyrekcje, które zostały objęte przez Gustawa Holoubka, także Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym, Izabelę Cywińską w nowo utworzonym po podziale teatrów poznańskich, Teatrze Nowym w Poznaniu, czy Maciej Englert, Teatru Współczesnego w Szczecinie. Można tak wymieniać bardzo długo. To wszystko jest dowodem postawienia na twórców, którzy byli naprawdę w tamtym okresie w swojej bardzo dobrej formie i dawali gwarancję rozwoju teatru. Drugim elementem tej polityki kulturalnej, tej polityki teatralnej, było postawienie na dość równomierny rozwój. To znaczy, że nie tylko
nie przede wszystkim Warszawa, która była zawsze silnym ośrodkiem ze względu choćby na liczbę artystów tutaj zgrupowanych, ale takie ośrodki jak przede wszystkim Kraków, Wrocław, rosnący wówczas w siłę także Poznań czy Łódź. Te ośrodki stawały się równie ważne i przynosiło to zresztą znakomite rezultaty. Szczególne miejsce na tej mapie zaczął zajmować w tym okresie Wrocław. Pamiętajmy, że Wrocław stał się wtedy mekką awangardy teatralnej ze względu na Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, na festiwale organizowane przez Bogusława Litwińca, na pantomimę prowadzoną przez Henryka Tomaszewskiego, a także teatry te oficjalne, Teatr Polski, najpierw pod dyrekcją Krystyny Skuszanki Jerzego Krasowskiego i Teatr Współczesny, który został objęty, którego dyrekcję sprawował przez dłuższy czas Kazimierz Braun. Tych teatrach odbywały się bardzo ważne premiery, bardzo słynne, które no, pokazywały, że poza Warszawą często bije to serce teatru. Oczywiście, jak wspomniałem, nie zawsze było tak słodko. Zdarzały się przecież coraz wyraźniej spory, dyskusje wokół repertuaru, pojawiały się zakazy, także zakazy personalne. Nie wymieniano, nie wolno było wymieniać w jakichś okresach pewnych nazwisk, na przykład Wojciech Siemion, kiedy realizował swój monodram, jak to było naprawdę według Antoniego Słonimskiego. Antoniego Słonimskiego jakoś takim bardzo malutkim druczkiem na zawiadomieniach umieszczał, a recenzje w ogóle się nie ukazywały o tym spektaklu, aż do momentu, kiedy zakaz nieco zelżał i recenzję z tego przedstawienia napisał sam Antoni Słonimski, zresztą w Tygodniku Powszechnym. Ale bywały też bardzo idiotyczne, czy też zabawne z dzisiejszego punktu widzenia ingerencje, jak to miało miejsce na przykład w Odejściu Głodomora Tadeusza Różewicza w reżyserii Helmuta Kajzara we Wrocławiu. To bardzo ważny tekst, ważne przedstawienie z wybitną rolą główną Bogusława Kierta. Był to czas, kiedy były kłopoty z mięsem, jak wiadomo. A w spektaklu znajdowała się scena znęcania nad resztkami kości i mięsa na takim pniu rzeźnickim. To oczywiście cenzor ingerował i nie pozwolił na obecność tego typu niebezpiecznej sceny w spektaklu. W związku z tym reżyser zamiast mięsa umieścił na pniu puszki z rybami. I one były rozwalane w trakcie przedstawienia, co oczywiście wywoływało jeszcze bardziej drapieżny efekt, niż gdyby tam się znajdowały owe kości. Tym razem już nie było żadnej ingerencji. Mówię o tym tylko dlatego, aby powiedzieć, że niektóre z tych ingerencji, a może i znakomita większość, miały charakter, no co tu dużo gadać, zwyczajnie głupi. W tej sytuacji oczywiście musiały osłabnąć początkowo te bardzo czułe stosunki między władzą, partią a twórcami teatru, dostrzegającymi pojawiający się coraz silniej rozdziew między ich własnymi dążeniami, a tym, co można było robić. W tej sytuacji teatr sięgnął po środek najprostszy, to znaczy do tak zwanego teatru aluzji. Zaczął do widza mrugać. Wystarczyło mrugnąć, a już był sukces. To z kolei stało się tak naprawdę prawdziwym nieszczęściem polskiego teatru, bo kiedy nastąpiła zmiana ustrojowa, ta wielka przemiana, która nadal trwa, okazało się, że do tej zmiany teatr nie jest zupełnie przygotowany i nie wie, jak sobie w tej nowej sytuacji poradzić. Ale to już historia na zupełnie inne opowiadanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu redaktorowi Tomaszowi Miłkowskiemu. Rozgorzał spór między panelistami, jakie funkcje publiczne
pełnił wybitny aktor Jerzy Trela, więc w tej przestrzeni politycznej chciałem powiedzieć, że był posłem 9 kadencji, był członkiem Narodowej Rady Kultury i o ile dobrze pamiętam, był również członkiem Rady Konsultacyjnej, która działała przy przewodniczącym Rady Państwa. Pan dr Grzegorz Wiśniewski, autor kalendarium, był gotów przekazać swój głos ze względu na upływ czasu do protokołu, ale wiadomo jak to bywa z protokołami, że nie wszyscy do nich zaglądają, więc bardzo proszę pana doktora o zabranie głosu w krótszym wymiarze. Mam mówić o muzyce. To by było trochę ryzykowne. Proszę Państwa, w latach 70. Polska przyciągała uwagę muzycznego świata nadal głównie za sprawą wspaniałego rozkwitu naszej twórczości kompozytorskiej, rozpoczętego jeszcze w końcu lat 50. W wieku XX, a pewnie i w całych dziejach naszej muzyki, nigdy nie śledzono tego, co powstawało w Polsce, z takim zainteresowaniem, z jakim czyniono to w latach 60. i 70. Był to oczywiście okres niezmiernie zróżnicowany. W dziejach polskiej muzyki lata 70. są pewnego rodzaju przełomem. Z jednej strony grupa wybitnych polskich kompozytorów odżegnuje się od eksperymentu, odżegnuje się w tym wypadku głównie od sonorystyki, czego klasycznym przykładem jest nasz obecny, wczorajszy jubilat Krzysztof Penderecki, ale także Henryk Mikołaj Górecki, ale także Wojciech Kilar. Z drugiej strony paru największych, w tym także ten, którego już wtedy uznawano za żywego klasyka, Witold Lutosławski, a obok niego i Tadeusz Bert i Kazimierz Serocki, kroczą własną drogą, własną obraną już przed laty, już od dawna syntetyzującą z jednej strony eksperyment, z drugiej tradycję. To stwarza obraz niezmiernie bogaty i niezmiernie zróżnicowany. Ta polska nowa muzyka ma wówczas do swej dyspozycji bardzo głośny już w świecie festiwal Warszawska Jesień, organizowany przez Związek Kompozytorów Polskich i obficie uposażany przez państwo. Tak obficie, co dziś wydaje się niewiarygodne, że może regularnie sprowadzać nań nawet najbardziej monumentalne spektakle operowe z krajów i zagranicy. Jesień jest także ważnym forum promocyjnym dla państw, dla kompozytorów z innych państw bloku wschodniego, w tym ze Związku Radzieckiego, dla niektórych swych twórców, jak sami to dzisiaj określają, wręcz rodzajem antytotalitarnej manifestacji. Od 1977 roku, choć można powiedzieć dopiero od 1977, na jesieni i w ogóle w Polsce mogą się pojawiać i dzieła przedtem objętych zapisem cenzury twórców emigracyjnych Andrzeja Panufnika i Romana Palestra. Poza Warszawą regularnie odbywają się ważne festiwale polskiej muzyki współczesnej w Poznaniu i Wrocławiu. Ba, nawet własny festiwal ma przez 6 lat i to festiwal otaczany ciepłym wsparciem władz ówczesnego województwa tarnobrzeskiego. Dopiero debiutująca grupa kompozytorskiej młodzieży z rocznika 51 z Knapikiem i Lasoniem, potem od miasta, w którym impreza się odbywała, nazywana pokoleniem Stalowej Woli często. Polskie wykonawstwo muzyczne poziomu i rozgłosu twórczości kompozytorskiej nie osiąga, ale i tu nie ma się czego wstydzić. Obok plejady czynnych w tym okresie artystów dojrzałej generacji, parę symbolicznych nazwisk można by tu przetoczyć, wschodzi gwiazda Krystiana Cymermana i rozpoczyna się wielka kariera Ewy Podleś. Z nowych instytucji właśnie w latach 70. pojawia się głośna warszawska opera kameralna Stefana Sutkowskiego i polska
orkiestra kameralna Jerzego Maksymiuka. W Poznaniu zostaje utworzony znakomity polski teatr tańca Balet Poznański pod kierownictwem Konrada Drzewieckiego. Nowe siedziby otrzymują teatry muzyczne w Szczecinie i Gdyni. Po swym powrocie z zagranicy, wymuszonym zresztą pobycie, szczególnie wiele ożywienia w polskie życie operowe znowu wznosi Robert Satanowski. W Filharmonii Narodowej po epoce Witolda Rowickiego rozpoczyna się era Kazimierza Korda. Wielką, większą niż kiedykolwiek wcześniej, kiedykolwiek później, rolę w upowszechnieniu muzyki odgrywa radio i telewizja. Dla przykładu legendarne już dzisiaj audycje i programy Janusza Cegiełły czy Jana Webera. Pionierską propozycją w zakresie edukacji muzycznej najmłodszych staje się poznański ruch prosymfonika, stworzony i kierowany przez Alojzego Andrzeja Łuczaka. Polskie wydawnictwo muzyczne publikuje w tych latach popularne przewodniki muzyczne, koncertowe, operowe, operetkowe i baletowe w łącznym nakładzie ponad 150 tysięcy egzemplarzy. W 1972 roku tenże PWM wydaje pierwszy tom fundamentalnej encyklopedii muzycznej w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy. Tom ostatni, 12, udaje się opublikować dopiero 33 lata później i oczywiście w nakładzie wielokrotnie mniejszym. Do ideału było w tym czasie oczywiście bardzo daleko. Choćby bardzo wiele do życzenia pozostawiało nauczanie muzyki w szkolnictwie ogólnokształcących, czy też koszmarnie kulała polska fonografia. Właśnie pod hasłami działań na rzecz poszerzania kręgu odbiorców kultury muzycznej przebiegał w końcu 1979 roku Viribus Unitis władz i środowiska, Kongres Upowszechniania Kultury Muzycznej, największa, niemal 900 uczestników z odbytych kiedykolwiek publicznych rozmów o polskiej muzyce. Niebawem wszakże, już po upadku Gierka, podczas pewnego spotkania na najwyższych szczeblu jeden z przewodniczących tego kongresu i ówczesnych prezesów związków muzycznych w maksymalistycznym zapamiętaniu nazwał ową Polskę przełomu lat 70. i 80. kulturalną pustynią. Jakich jednak w takim razie słów musiałby użyć dla opisu sytuacji dzisiejszej? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu doktorowi Grzegorzowi Wiśniewskiemu. Zbliżamy się do końca naszego spotkania i gdybym miał zacząć od organizacyjnego podsumowania, to używając słów Wańkowicza mógłbym powiedzieć, że popełniliśmy grzech chcieństwa, licząc, że wszystko da się powiedzieć, a warto ufać starym prawdom, że wszystkiego powiedzieć się nie da, więc myślę, że będzie czas i to, o czym mówił pan premier, będziemy takie spotkania kontynuować, korzystając z tych fiszek, o których mówił pan redaktor Wacław Sadkowski, w których znajdziemy podpowiedzi, co powinniśmy omówić, chociażby to wielkie dzieło redaktora Krzysztofa Kosterki, jak miesięcznik Nurt i wiele innych rzeczy. Myślę, że punktem wyjścia tej naszej rozmowy dobrze, że był list przesłany. Szkoda, że nie mieliśmy honoru osobiście gościć pana ministra Józefa Tejchmy, który powiedział i przyznał o obecności polityki antywolnościowej w tamtej polityce kulturalnej. Ale z drugiej strony był to czas, w którym było dużo przestrzeni takiej, gdzie pomiędzy cenzurą tamtych czasów i instytucjami władzy tamtych czasów twórca poruszał się dość swobodnie. Była to przestrzeń, w której był i romantyzm, i była to przestrzeń, w której było dużo obszaru do swobodnych kreacji intelektualnych, do takich kreacji najwyższej sztuki.
Ja myślę też, że warto, gdybyśmy może pokusili się i na kolejnym spotkaniu zrobili podsumowanie 25-lecia kultury czasów transformacji i dokonali porównania z czasem tej kultury, którą żeśmy tutaj omawiali, lat 70. i lat 80. Ale nie powinno to być poszukiwanie takie, które miałoby nas doprowadzić do myślenia, który czas był lepszy, bo myślę, że klamrą tych wszystkich dociekań powinno być to, że i ta kultura czasu transformacji, i tamta kultura to kultura wspólna, to nasza wspólna polska kultura. Dziękuję panu premierowi, dziękuję państwu.